Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim już webinarze w cyklu Akademii Kupca, w ramach Akademii Kupca, której celem jest budowanie kompetencji Kupca 4.0 poprzez właśnie takie darmowe webinary jak dzisiaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na rynkach i czy powinniśmy obawiać się przyszłości. I tutaj już oddaję głos Jaromirowi, także życzę Państwu miłego webinaru. Super. Dziękuję Julia i dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszy webinar. To jest drugi webinar z cyklu właśnie edukacji na temat tego, jak działają rynki i co się dzieje. Mam nadzieję, że będziemy to robić regularnie, bo na rynkach bardzo dużo się działo. A tak jak już wspominałem na pierwszym webinarze, to co się dzieje na rynkach dotyczy właściwie każdego z nas i to jest i zawodowo, i prywatnie. Także tutaj, czy jedziemy na stację benzynową, czy na wakacje, czy kupujemy samochód, czy jakieś ubrania, to wszystko jest zależne od tego, co dzieje się na rynkach, a one potrafią być naprawdę dosyć szalone. I ostatnie 2-3 miesiące pokazały, no właściwie kilkanaście miesięcy pokazało, że rzeczywiście tutaj było bardzo barwnie, tak powiem. Dobrze. Teraz tak, kilka słów o mnie i o moim doświadczeniu zawodowym. Mam 45 lat, z wykształcenia inżynier, mechanik, to ZIM, to jest zarządzanie i marketing, kierunek budowa, eksploatacja maszyn. Zrobiłem w międzyczasie studia MBA i teraz obecnie pracuję na stanowisku dyrektora do spraw zakupów strategicznych w obszarze elektromobility w firmie Volvo. Mam 19 lat doświadczenia w trzech branżach. Od 2002 roku branża opakowaniowa, to było BP, później Parkside. Później 6 lat w przemyśle automotive, firma NSK. To była bardzo taka dla mnie duża drabina kompetencyjna, czy trampolina kompetencyjna. I od 2010 roku pracuję jako dyrektor do spraw zakupów strategicznych. Najpierw przez kilka lat to była elektronika, a teraz, tak jak mówiłem, obszar elektromobility. I przez ten okres czasu miałem właściwie do czynienia z większością części, które się używa w przemyśle. Guma, odlewy aluminiowe, wytłoczki stalowe, mechatronika, elektronika, oprogramowanie i jeszcze by się pewnie znalazło kilka rzeczy. No i teraz tak, właściwie zainteresowania moje, oprócz pewnych rodzajów sportu i oprócz zainteresowania nową technologią, ale też psychologią trochę, bardzo mocno wciągnąłem się w tematy rynkowe i od 2008 roku, czyli od bankructwa pewnego banku małego w Stanach Zjednoczonych, zacząłem zastanawiać się, dlaczego w tak szybki sposób gospodarki wchodzą w fazę euforii, a później w fazę recesji. No i po tych 13 latach dzisiaj mam trochę więcej doświadczenia, rozumiem, jak to się dzieje i rozumiem też, jako ten kiedyś zaczynający kupiec, w jaki sposób my często patrzymy na rynki. A patrzymy na nie po prostu pod względem tego, że jakaś cena jest, ktoś nam w telewizji albo na jakimś portalu powie, że dzieje się to i tak naprawdę codziennie jesteśmy zalewani bardzo dużą ilością informacji, ale są metody i są sposoby na to, żeby rzeczywiście wziąć tematy z lotu ptaka i dzisiaj postaram się tutaj zaprezentować, jak sytuacja się ma, bo jest to dla nas bardzo ważne, dla osób, które po prostu obcują z pieniędzmi. I powiemy sobie o tym, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie i jak miewa się pacjent zwany gospodarką. Spojrzymy na szeroki rynek surowców, czyli też gdzie jesteśmy, czego można się spodziewać. Kilka słów będzie o tym, co się stało i tak naprawdę skąd mamy ten kryzys energetyczny, o którym teraz jest bardzo głośno. I na końcu sekcja pod lupą, czyli omówimy wybrany rynek, ale dzisiaj zrobimy tych rynków kilka tak naprawdę. Także myślę, że będzie tej wartość, warto do końca czekać. Dobrze, w kwestiach organizacyjnych Julia już mówiła, ja proponuję po prostu się skoncentrować, wyłączyć przeszkadzacze typu telefony, aplikacje Facebook, Instagram i YouTube i tak dalej.
bo jesteśmy tutaj dla siebie i wyciągnijcie z tego webinaru i z tego spotkania jak najwięcej. Polecam notować, to zawsze trochę też poprawia pamięć i zapamiętanie tego, o czym mówiliśmy, albo skłania do pytań. Tak jak Julia mówiła, pytania będziemy zadawali po każdej sekcji. No dobrze, słuchajcie, globalna gospodarka i czy leci z nami pilot tak naprawdę? Zdałem tutaj takie zdjęcie kroplówki, bo uważam, że globalna gospodarka naprawdę jest na kroplówce. Za chwilę opowiem troszeczkę o tym, co postrzegam jako tą kroplówkę. I zacznę od tego, że na pewno każdy albo większość z Państwa doświadczyła czegoś takiego, że jedzie się pustą, fajną autostradą albo mało zatłoczoną i nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawia się korek. Człowiek w tym korku stoi przez 40, 60, 120 minut, po czym okazuje się, że jak dojeżdża, że jak korek się rozładowuje, tak naprawdę nic się nie wydarzyło. I często tak jest, że po prostu pewne zatory, również w gospodarce, tworzą się tak jakby z niczego. To znaczy są dobre powody ku temu, tylko my nie bardzo je widzimy. I to jest bardzo dobra analogia do tego, gdzie jest teraz globalna gospodarka i ten kryzys energetyczny, bo tak naprawdę stworzył się nagle w przeciągu kilkunastu tygodni, kilkunastu miesięcy taki potężny korek. I to tak naprawdę nie wiadomo skąd. Główne punkty, o których będziemy rozmawiać i które wpływają na to, gdzie teraz jesteśmy, to jest po pierwsze bardzo lawinowy wzrost zadłużenia na każdym poziomie. I to jest ta kroplówka. Ultra niskie stopy procentowe, z którymi mamy do czynienia już od kilku lat, to można nazwać dopalaczem dla gospodarki. Numer trzy to jest nagła zmiana narracji banków centralnych, czyli organizacji, instytucji i ludzi, którzy tworzą naszą rzeczywistość gospodarczą i którzy do bardzo niedawna, dosłownie do 2-3 miesięcy wstecz, śmiali się i próbowali nam wmawiać jako społeczeństwom, że wszystko jest spokojnie, możemy drukować pieniądze, możemy zadłużać gospodarki, możemy dawać tarcze przeróżne na całym świecie, mamy niskie stopy, lecimy i wszystko będzie w porządku, tak jak do teraz. No, okazuje się, że jest trochę inaczej i do tego później przejdziemy. Oczywiście mamy zerwane łańcuchy dostaw, to są te tak zwane korki. I tutaj też bardziej konkretnie korki w portach powodujące opóźnienia, o tym dzisiaj też trochę powiemy, no i kryzys energetyczny i bardzo ważna rzecz, która no jest takim majstersztykiem psychologicznym według mnie, a mianowicie chodzi o globalną walkę z emisją CO2 i o tym też sobie dzisiaj trochę opowiem. Dobrze, teraz tak. Najpierw spójrzmy, dzisiaj będziemy pracować w ogóle na najświeższych danych. Ja wczoraj sporo czasu jeszcze dzisiaj spędziłem, żeby przygotować najświeższe dane, jakie były dostępne. I tutaj chciałbym na podstawie tego wykresu tylko zaznaczyć, że tak jak widzicie, że po prostu podaż pieniądza, sposób, w jaki jest globalna gospodarka zalewana tym pieniądzem, jest po prostu, no to jest historyczne, to jest moment historyczny i nigdy czegoś takiego nie doświadczaliśmy. Także bardzo wykładnicza podaż pieniądza i zalewanie gospodarek tym pieniądzem. Tutaj troszeczkę patrząc już na jedną z najważniejszych gospodarek i jeden z najważniejszych banków centralnych, to jest Bank Federalny, Rezerw Federalny w USA. Zauważcie, że przez 18 miesięcy ten bank wykreował 40% waluty, jaka kiedykolwiek istniała w ogóle, tylko przez 18 miesięcy. To są naprawdę, wiecie, to tak patrzy się na te 40%, ale to jest coś niesamowitego i ten wykres powinien bardzo nas martwić. Dla waszej informacji Bank Rezerw Federalnych wrzuca w gospodarkę 120 miliardów dolarów miesięcznie, czyli w 4 miesiące kreuje tyle pieniądza, ile wynosi roczne PKB Polski. I tak co miesiąc te 120 miliardów jest wrzucane. Mieliśmy bardzo dużą zmianę, która uważam, że wpłynie ostatecznie na rynki, związaną właśnie z tym
do drukiem pieniądza i o tym troszeczkę później opowiem. Natomiast chciałbym, żebyśmy po prostu zapamiętali, że to, co się dzieje, naprawdę powinno nas bardzo mocno martwić jako konsumentów i jako ludzi, którzy pracują w zakupach. I tutaj na zakończenie powiem, że tego typu dodruk, w cudzysłowie dodruk, bo to się na serwerach już teraz odbywa, z takiego dodruku znane były tylko i wyłącznie dyktatury afrykańskie i niektóre kraje południowe. Teraz robią to właściwie wszystkie największe banki centralne na świecie. Wszystko za firanką właśnie pandemii i walki o dobrobyt. O stopach procentowych już mówiłem, tak jak widzicie, one są właściwie na całym świecie, w największych gospodarkach bliskie zeru, w niektórych nawet poniżej zera. Jeżeli chodzi o to, jak stopy procentowe wpływają na gospodarkę i w ogóle, bo to taki nudny temat jest, ale o tym mówiłem w webinarze, tym czerwcowym, do którego na pewno, no, który możecie znaleźć na YouTubie i myślę, że Julia, później możesz wrzucić linka może do tego webinaru ze znacznikami czasowymi, tak żeby każdy wybrał sobie to, co jest tam najbardziej interesujące. Natomiast co oznaczają niskie stopy procentowe? Niskie stopy procentowe po prostu oznaczają to, że to zadłużenie, kreacja pieniądza nielimitowana jest robiona po koszcie zero. Po prostu to nikogo nic nie kosztuje. Dlatego mamy teraz rekordy na giełdach, rekordy na przeróżnych aktywach, ziemi, nieruchomościach, kryptowalutach. Praktycznie wszędzie mamy bańki. I te bańki wynikają z tego, że tego pieniądza jest tak dużo wrzucane w system, że on po prostu znajduje ujścia właśnie w takich aktywach. A w związku z tym, że to państw i zadłużonych nic nie kosztuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Także tutaj jeszcze też kwestia wytłumaczenia tego, na co wpływają stopy procentowe, żebyśmy zrozumieli też to, o czym później będę rozmawiał, a mianowicie stóp procentowych używa się do tego, żeby ożywiać gospodarkę. Wtedy obniżamy stopy procentowe, albo żeby przyhamowywać gospodarkę i inflację, wtedy podwyższamy stopy procentowe. Dlatego teraz na przykład nasz Narodowy Bank Polski czy Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stóp procentowych. Nagle okazało się, że inflacja, czyli wzrost cen jest tak duży i to wszystko jest już tak przegrzane, że trzeba będzie stopami procentowymi po prostu próbować to chłodzić. I uważam, że stopy procentowe będą podnoszone nie tylko w Polsce, ale w takich gospodarkach głównych na świecie, właśnie ze względu na inflację, która się nagle pojawiła. I o tym sobie też później porozmawiamy. Także następnym razem, jeżeli będziecie słyszeli w telewizji czy w jakichś wiadomościach nudny termin stopy procentowe, to naprawdę przyjrzyjcie się temu, bo to ma kolosalny wpływ na to, co się dzieje na rynku surowcowym, walutowym, a w konsekwencji generalnie w gospodarce. Dobrze, i teraz słuchajcie, to są najnowsze dane dotyczące zadłużenia, bo mówiłem o tej kreacji pieniądza i o zadłużeniu krajów. Teraz generalnie chciałbym zadać pytanie, które zadawałem już wcześniej na poprzednim webinarze, więc ci, którzy byli, którzy pamiętają, proszę dać szansę tym może nowym ludziom, którzy przyszli. Mianowicie chodzi o następującą rzecz. Skąd i na jakiej podstawie jest w ogóle kreowany pieniądz w takich ilościach? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Na jakiej podstawie on w ogóle może być w takich ilościach kreowany? Damy tutaj kilkanaście sekund. Jak się nikt nie odezwie, to damy tutaj może szansę komuś, kto już był na webinarze i pamięta, a jak nie, to ja odpowiem na to pytanie. Irek. Pobudzenie Irek gospodarek? Się zgłasza, tak? Pobudzenie gospodarek? Chodzi mi bardziej o to, na jakiej podstawie rządy i banki centralne mogą w ogóle emitować taką ilość pieniądza. Bo to jest ważne. Chodzi mi o efekt tego. To tak, to na pewno, to zawsze, ale jaki jest Jakub w ogóle mechanizm? Jakub się zgłosił. No dobra, Jakub, prosimy.
No wydaje mi się, że przede wszystkim sprzedaż obligacji skarbowych. Okej, okay, to jest już bardzo fajny trop, tak? A co to oznacza sprzedaż obligacji skarbowych? Co to oznacza później w dalszej konsekwencji, jeżeli te obligacje zostają wyemitowane? Z zyskiem dla tych, którzy dzisiaj je kupili. Dokładnie. I tutaj, bardzo dziękuję Jakub, bardzo dobra odpowiedź i tutaj chciałbym zaznaczyć, czy zwrócić uwagę na to, jaka jest konsekwencja tego, bo to jest wciąż takie, a tam obligacje, jakaś kreacja pieniądza. Słuchajcie, konsekwencja jest taka, że ten pieniądz, który my teraz, który jest pompowany wszędzie, wszem i wobec, w postaci tych programów socjalnych, jakichś skupów aktywów i tak dalej, ten pieniądz jest drukowany z powietrza tak naprawdę, ale bardziej technicznie on jest drukowany na podstawie obligacji, które są długiem, czyli konkluzja jest taka, żeby wydrukować jakikolwiek dolara, złotówkę, szwedzką koronę czy euro, to powoduje gdzieś indziej dług. Czyli nie da się wykreować pieniędzy bez długu. I teraz zobaczcie tutaj, jak są zadłużone kraje. Ja teraz wzrok odwrócę na inny ekran. W ogóle z trzema ekranami pracuję dzisiaj, także od czasu do czasu mogę mieć rozbiegany wzrok, także proszę wybaczyć. Te pokolorowane kreski to są takie kraje, które wybrałem. Zobaczcie, pierwszy kraj, Rosja, ma bardzo, bardzo mały dług generalnie, zadłużenie w stosunku do ich produktu krajowego brutto. Drugi czerwony to jest Polska, to są Chiny, też mają około 50%. Później jest Polska i Niemcy, też nie jest to najgorsze. Ta linia tutaj, zaraz ja może zrobię w taki sposób. Ta linia to jest 100% zadłużenia w stosunku do PKB i matematycznie mówią, ci, którzy się na tym znają, mówią, że jeżeli zadłużenie dojdzie do tego poziomu, to ono jest niespłacalne matematycznie. To teraz zobaczcie, gdzie jest większość krajów, największych gospodarek, jeżeli chodzi o zadłużenie. I to wynika właśnie z tego kreowania pieniądza. No i teraz słuchajcie, co z tym mają zakupy i dlaczego to powinno być dla nas takie ważne? No dlatego, że firmy i w ogóle i my działamy w jakimś otoczeniu gospodarczym. I to zadłużenie, stopy procentowe, trzymanie tego po prostu pod kontrolą, powoduje, że na rynkach dzieją się takie rzeczy właśnie, jakie obserwujemy teraz. I tutaj chciałbym teraz przejść do następnego slajdu. Poczekaj, Jaromir, bo Grzegorz tak? Chciałby coś powiedzieć. Tak, dzień dobry, po raz pierwszy jestem. Dzień dobry. A mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo nam miło, witamy. Zadłużenia Polski, a to jest z tymi danymi z zadłużeniem PFR-u, czy to jest te takie oficjalne, czy trochę ukrywane? Oficjalne. Nie, to są oficjalne. Czyli z tym PFR-em to zadłużenie jest... Tak, no generalnie tak, ale na takich danych opierają się... To gdzie był ten słupek, gdyby było z PFR-em? Raz plus ile? 30%? No, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo tego nie badałem i te dane generalnie są dosyć no, trudno dostępne. Także teraz nie odpowiem, bo tego nie analizowałem. No właśnie, problem z danymi, że one nie są do końca wiarygodne. Okej, dziękuję. Ale dla naszych tutaj, dla naszej narracji, dla tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, to nie ma większego znaczenia, bo znaczenie ma to, że gospodarki są bardzo mocno zadłużone. I teraz całe pytanie, clue problemu jest takie, jak z tego wyjść? To jest pytanie za milion dolarów. I tutaj tak naprawdę mamy tylko dwa wyjścia. Albo możemy wykreować inflację, która spowoduje to, że ludzie tacy jak my, którzy mają oszczędności, je po prostu stracą, czyli nastąpi magiczny transfer tych oszczędności do ludzi, którzy są zadłużeni. Natomiast drugą opcją jest to, żeby przestać drukować. A tego niestety no, nie można zrobić, bo jeżeli się to zrobi, to gospodarki po prostu, to jest implozja natychmiastowa. To jest taki krach, że prawdopodobnie byśmy się nie pozbierali. I proszę to sobie, te dwa wyjścia sobie zapamiętać,
tutaj już nie mówimy o tym, czy to zadłużenie jest 20% większe czy mniejsze. Chodzi o to, że idziemy w kierunku takim, gdzie to zadłużenie jest praktycznie już niespłacalne. I teraz jak z tego wyjść? To jest cała kwestia. I proszę to mieć na uwadze pod kątem tego, o czym będę później mówił. Bo chciałbym, żebyśmy połączyli troszeczkę fakty i kropki, bo to zacznie nam się klarować może troszeczkę bardziej, dlaczego mamy sytuację taką, jaką mamy w tym momencie. Szczególnie jeżeli chodzi o inflację. No dobrze, słuchajcie, i teraz tak konsekwencje tego, no tutaj chciałem wam pokazać dwie rzeczy, ale mianowicie to jest wzrost cen dla producentów. Irek, wy macie dużą firmę, ty jesteś, wiesz, szefem, więc znasz te finanse i tak dalej. Jeżeli chodzi o Polskę, według danych tutaj, które są oficjalnie publikowane, to wzrost cen, to znaczy materiałów i materiałów, usług, które wy potrzebujecie do tego, żeby podatkować, wzrosły we wrześniu do około 10%, czyli tak mniej więcej koszty wasze produkcji się zwiększyły. Czy jak ty na to patrzysz? Czy to jest bliskie prawdy, czy raczej zawyżone, zaniżone? Jak tam to wygląda u ciebie, powiedz? O, chyba nam się Irek... A, jest, dobrze. Nie, nie, ale to chyba wiesz, ja to jestem bardziej firmą handlową i tak jakby to bardziej skierowane, wydaje mi się, może być do... Chyba widzę do Ewy Wdowiek albo do Grześka Uścinko, może ci chodzi o Metal Fach, no nie, tak na ten ton, tam bardziej będę w tych tematach, wiesz, produkcyjnych. Ja to mogę tylko powiedzieć, że no w tym handlu, no to rzeczywiście nas to mocno kopnęło, tak, czy to jest frachty, czy dostawcy, to jest jakby, na pewno to taki efekt tego jest. No, także teraz, słuchajcie, teraz też implikacje, jeżeli chodzi o tego typu dane i o to, co powoduje ta sytuacja cała, jest taka, że jeżeli dostawcy do nas będą przychodzili, to naprawdę mają bardzo mocny argument w postaci tego, że te koszty produkcji naprawdę zaczynają wzrastać i niestety one długofalowo najprawdopodobniej, może nie będą drastycznie już tak wzrastały, ale one długofalowo najprawdopodobniej będą się pieły do góry. Tutaj macie wzrost cen dla producentów w Chinach. To jest również około 10%. Także no, dzieje się i to są duże wzrosty, jeżeli chodzi o ceny tego i o koszty przede wszystkim tych firm. No dobrze. I teraz słuchajcie, ja tutaj dużo... Julia, coś chcesz powiedzieć, czy... Tak, ja chciałam tylko zapytać o źródło tych danych, wiesz, bo może są też takie osoby, które nie oglądały poprzedniego webinaru i skąd te dane można wyciągnąć, bo wiesz, czasami jest taka sytuacja, że my jako zakupy, no musimy iść do tego prezesa, tak, i powiedzieć, słuchaj, no jest to taka, jest to podwyżka, która jest naprawdę realna i ciężko jest się przed nią obronić, bo to jest fakt. To nie jest takie widzimisię dostawcy, ani że podnosi sobie marżę tak o 50%, tylko jest to taki fakt. I teraz wiesz, czy to są jakieś dane takie dostępne, że ja mogę wejść, przeklikać i mu pokazać, słuchaj, kochany prezesie, zobacz, nie wymyśliłam tego, to istnieje, tak, musimy się na to przygotować, no bo teraz to też jest taki etap, kiedy my wchodzimy w budżetowanie, tak. Dokładnie. Jeżeli chodzi o zakupy na 2022, no jakieś założenia tutaj trzeba by było poczynić, bo ja wiesz co, nie widzę źródła, dlatego pytam, czy to jest gdzieś dostępne, jak to można znaleźć, czy to też jest coś przedmiotem szkolenia, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam. Mhm. Tak, to są dane i w ogóle polecam tą stronę, jest niesamowita. Strona nazywa się Trading Economics. Ci, którzy byli na warsztatach już tych wrześniowych, to wiedzą o tej stronie i to są dane, tam jest chyba ze 300 tysięcy różnych danych, które są dostępne za darmo, także niesamowita strona. Natomiast dane są publikowane i zbierane z oficjalnych źródeł z każdego z państw. Tam jest praktycznie każde państwo na świecie, które ma znaczenie gospodarczo i tutaj widzicie na przykład dla Polski to jest z GUS-u, natomiast dla Chin tutaj to też jest jakieś Narodowe Biuro Statystyczne w Chinach, także są to no, dane, które są oficjalnie brane przez instytucje finansowe, przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej.
Także Trading Economics, później wrzucimy linka dla tych, którzy są zainteresowani. No dobrze, i słuchajcie, teraz tak, dlaczego, bo ja mówiłem tutaj dużo o USA i dlaczego ta polityka monetarna USA jest dla nas ważna. Pierwsza to jest to, że ceny większości surowców są notowane po prostu w amerykańskim dolarze, czyli to, co się dzieje na dolarze, czy on wzrasta, czy spada, ma bardzo duży wzrost, znaczy wpływ na ceny surowców. Druga rzecz to to, że ceny surowców są skorelowane z dolarem amerykańskim. Pokażę później, jak to wygląda. Dużo krajów oraz przedsiębiorstw jest spoza USA i w USA oczywiście jest zadłużonych w dolarze. Będziemy mówili znów o stopach procentowych później i o tym, co rynek zrobił, a właściwie bank centralny zrobił, bo będzie to miało duże implikacje. Natomiast wyobraźcie sobie bardzo duże zadłużenie i nagłe podniesienie stopy procentowej. No to może często wyrzucić, że tak powiem, za burtę takiego pożyczkobiorcę. Także tutaj jest to bardzo ważne. Są oni wciąż największą gospodarką na świecie i reasumując to, kondycja gospodarki USA oraz polityka monetarna Banku Centralnego USA ma właściwie największy wpływ na globalne rynki surowcowo-walutowe. Oczywiście pomijając problemy z podażą, bo takie też się dzieją. Także na dolara amerykańskiego i na to, co robi Fed, bardzo, bardzo warto zwracać uwagę. No i teraz słuchajcie, pytanie jest takie. Okej, muzyka gra, orkiestra gra, ja bym to porównał może do Titanica nawet. Wszyscy są zadowoleni, pieniądze lecą, politycy nas zapewniają, że jest wszystko pod kontrolą, ale nagle tu się inflacja pojawia, nagle tu zerwane łańcuchy dostaw są, nagle kryzys energetyczny i tak wygląda na to, że tak trochę chyba tego pilota, ten pilot to jest albo półprzytomny, albo przypadkowo usnął na jakiś czas. I pytanie jest tutaj, słuchajcie, co stanie się z takim już kompletnie uzależnionym pacjentem, czyli tą gospodarką, a jest uzależniona od do druku totalnie już teraz. Jeśli wraz z tym lawinowym przyrostem długu ktoś podejmie decyzję o stopniowym wygaszaniu kroplówki, czyli tego do druku, a w dodatku jeszcze oceni, że będziemy podnosić stopy procentowe. No właśnie, i teraz się nad tym pochylimy tutaj. I chciałbym zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych wydarzeń, które miały miejsce na przełomie września, października i trochę w listopadzie też. Pierwszą taką informacją jest to, że prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał ustawę tymczasową o podniesieniu długu, tak zwany, to jest tak debt ceiling się nazywa. Jest to o tyle ważne, że Stany Zjednoczone mają określony ustawowo poziom długu. Jeżeli ten dług po prostu dojdzie do tego sufitu, to już chyba jest 80 czy 90 raz, tam się ta ichnia, że tak powiem, wierchuszka zbiera i oni później głosują nad tym, czy ten dług podnosić, czy nie. No i zawsze to jest oczywiście walka polityczna, ale generalnie 14 października przeszło podniesienie tego długu następne 480 miliardów dolarów. Nowy limit, to są w ogóle abstrakcyjne kwoty, nowy limit długu, czyli zadłużenie, które jest w Stanach Zjednoczonych, macie tutaj. Bez tego, to jest ważne, bez tego USA są technicznym bankrutem. Nie są w stanie regulować swoich należności, nie są w stanie płacić administracji państwowej, więc jest to naprawdę dosyć krytyczny moment i on się tak co mniej więcej co rok, tam czasami troszeczkę dłużej powtarza. Druga rzecz to już w listopadzie. Biden podpisuje pakiet infrastrukturalny o wartości 1,2 biliona dolarów. Pewnie wielu z Was o tym słyszało, było o tym trąbione nawet w wiadomościach, że tak powiem, głównego nurtu. I teraz słuchajcie, zauważcie, co to oznacza. To oznacza, że zapotrzebowanie na amerykańskiego dolara będzie non-stop wzrastało. I to nie tylko poprzez podmioty czy państwa, które w tym dolarze są zadłużone spoza Stanów Zjednoczonych, ale w Stanach Zjednoczonych nawet. Więc tego do druku, co to oznacza w prostych słowach? Potrzebujemy, żebyście drukowali więcej kasy. Dajcie nam więcej kasy. I teraz, co mówi na to
Pan Powell, to jest prezes Rezerwy Federalnej. Pan Powell mówi tak, i to zrobił chyba dwa czy trzy, no kilka dni temu. W każdym razie na czasie. Mówi tak, ponieważ mamy inflację, to my najprawdopodobniej musimy troszeczkę schłodzić to wszystko i my ograniczymy te 120 miliardów, które pompujemy co miesiąc, o 15 miliardów miesięcznie. Co to oznacza, że i to od listopada, od teraz to zaczną robić, to oznacza, że w okolicach połowy 2022 roku nie będzie w ogóle przypływu gotówki z tego źródła. Teraz zobaczcie, tutaj mamy zapotrzebowanie na dolara, a tutaj mamy ograniczenie do druku tego dolara. To jest, połączmy trochę te kropki, później jeszcze opowiem, co to może oznaczać. I słuchajcie, i zaznaczył jednocześnie, że to nie jest dobry czas na podwyższanie stóp procentowych. Musiał to zrobić, bo gdyby zrobił inaczej, to prawdopodobnie mielibyśmy teraz tutaj ostrą jazdę w dół na wszystkich rynkach i panikę. Okej, rynek niestety mówi coś innego. I spójrzmy teraz na to, co mówi nam rynek na ten temat. A rynek nam mówi o tym, że inflacja jest najwyższa właściwie od dekady. Patrzyłem, tylko był jeden punkt, kiedy inflacja była tak wysoka jak teraz w Stanach, a tak naprawdę od trzech dekad nie było takiej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Chyba, przepraszam, od dekady. Trzy dekady to w Polsce było. I teraz tak, inflacja oznacza konieczność podniesienia stóp procentowych i zobaczcie, co mówią współpracownicy Powella na temat podnoszenia stóp procentowych. To jest tak zwany dot plot, czyli taki wykres kropkowy. Każda kropka to jest jeden członek tego komitetu otwartego rynku tam w Stanach Zjednoczonych. I zauważcie, tutaj mamy, że wszyscy w 2021 wszyscy są za pozostawieniem, tu są stopy procentowe, a tu jest czas. Wszyscy, jak jeden mąż mówią, nie podnosimy, zbyt ryzykowny. Ale co się dzieje od 2022-2023? To jest prawdopodobieństwo głosowania przez poszczególnych członków tego komitetu w temacie podwyżek stóp procentowych. I zauważcie, że 2023-2024 tutaj już większość tych ludzi uważa, że stopy powinny być podniesione mniej więcej do poziomu między 1 a 2%. Wyobraźcie sobie, co to może oznaczać dla państwa, które jest tak totalnie zadłużone. Więc tak wygląda sytuacja. Czyli mamy tak. Biden mówi, dawajcie kasy, potrzebuję kasy. Powell mówi, ups, inflacja bardzo mocno rośnie, ale stóp jeszcze nie podwyższę, muszę ograniczać już, trochę to wszystko schładzać. A jego współpracownicy jednak mówią, sorry, ale chyba jednak będziemy musieli te stopy podnosić. Więc robi się taki bardzo ciekawy miks, który polega na tym, że wzrost zadłużenia plus ograniczenie do druku plus wzrost stóp procentowych to może się, że tak powiem, wylać w następującej postaci. Problemy z płynnością i obsługą długu, mocniejszy dolar, bo jest zapotrzebowanie na tego dolara, na tego dolara będzie coraz większe. Jeżeli to się stanie, to potencjalnie możemy widzieć spory taki zapalnik do dużej recesji. Miejmy to na uwadze. Ja chciałbym to jakoś zilustrować, to ja tak myślałem, chyba balon będzie najlepszym taką ilustracją. Wyobraźcie sobie, że tutaj podgrzewamy ten balon, natomiast na górze jest dziura. Cała gospodarka teraz jest mniej więcej tam powiedzmy w równowadze czy lekkiej nierównowadze, dlatego że jest cały czas podgrzewany ten balon, czyli te pieniądze płyną, a dziura jest na tyle mała, że on się utrzymuje. Jeżeli ograniczą ten płomień i balon przestanie być tak podgrzewany, to ten balon po prostu spadnie. I to jest w bardzo prostych słowach to, co teraz się, to gdzie teraz jest gospodarka światowa. No dobrze, słuchajcie. Spojrzymy teraz na stan szerokiego rynku i czy tutaj to była... Poczekaj, ja tylko przerwę, bo rozumiem, że kończymy ten pierwszy etap, tak? Tak, to jest pierwszy etap zakończony. Teraz przejdziemy już do analizy rynków za chwileczkę i jeszcze kilku tematów. Tak, to bym się chciała tylko zapytać uczestników, czy macie jakieś pytania?
odnośnie na przykład trading economics, czy odnośnie tych stóp procentowych, jaki to może wpływ mieć, oczywiście to ceny będą rosnąć, tak? Ale jak ewentualnie to może zweryfikować, czy macie jakieś pytania? Pytań nie ma. Proszę, no bardzo cieszę. Pytania albo niezgoda, ktoś może się nie zgadza, albo myśli, że to tak wcale nie wygląda. Więc to też jest dobry moment na wyzwanie. O, Irek ma pytanie. Mhm. Ja to takie bardziej informacyjne. Te wszystkie te rzeczy, które opowiedziałeś, to na tym Trade Economics też są publikowane, czy to gdzieś tak jakby trzeba szperać głębiej i tak dalej? Chodzi mi o tego, wiesz, wystąpienia tych polityków amerykańskich i tak dalej. So, tak jak wiesz, Irek, bo ty byłeś już mieliśmy kontakt wcześniej, ja po prostu bardzo dużo inwestuję w takie alternatywne źródła informacji płatne, które kosztują i trzeba pogrzebać, żeby zrobić w taki sposób, pomyśleć i zebrać to wszystko, to trzeba po prostu troszeczkę też czuć tą mechanikę tej gospodarki i mechanikę rynków. Żeby wyłapać, że na przykład jak ktoś powie to od razu mi się zapala, o, na przykład to może już mieć jakieś tam efekty. Ja sobie zbieram te rzeczy i co jakiś czas po prostu próbuję podsumować sam dla siebie. Także to jest odpowiedź na twoje pytanie. No dobrze, ale więc jeżeli... Ale jakby trzeba było, to byś udostępnił tak, żeby przynajmniej się zapoznać, wiesz, no jak może na początku, to wiesz, będzie ciężko tam gdzieś to, jak to się mówi, połączyć te kropki, ale jak trzeba było, to po prostu przynajmniej zacząć się, wiesz, w jakimś małym stopniu się przynajmniej interesować, no nie? Myślę, że tak, wiecie, problem jest w tym, że to jest, potrafi być nudne i zauważcie, no nie wiem jak tutaj słuchacze, ale jakie emocje w was wzbudza to, że pokazują Glapińskiego, który mówi, że ono o 0,75% podnosi stopy procentowe? Żadnych emocji, nie? To takie jest. No, to, ja mam negatywne emocje i frustrację mam w związku z tym. Tak? O, no to cieszę się bardzo, Julia. To ty już świadoma jesteś. No, ja ci powiem, że kurczę, mi zaczęły, wiesz, spływać jakieś informacje, że no mój kredyt hipoteczny teraz zmienił takie procentowanie, tak, no bo jakby muszą, ale wiesz, ja już myślę, okej, za jaki czas to dojdzie do moich dostawców, nie? Ile i miesięcy oni będą potrzebowali, żeby się zorientować, że ta codzienność zaczęła ich kosztować coraz więcej. I teraz tak myślę sobie, dobra, mam 3 miesiące, mam 2 miesiące, bo tak wiesz, nie myśli się o tym. Generalnie sprzedaż o tym nie myśli, nie? I zanim zarząd się zorientuje i dojdzie to do sprzedaży, a sprzedaż przyjdzie do zakupu, no to mija trochę czasu, no ale wiesz, no prędzej czy później dojdzie, no i zastanawiam się, ile nam czasu zostało, żeby jakoś zareagować. Ja myślę, że też trzeba troszeczkę odwrócić rozumowanie, to znaczy problemem nie jest to, że stopy są podwyższane, problemem jest to, że one zostały obniżone do tak absurdalnych poziomów, bo gdyby one, polityka była prowadzona w trochę bardziej odpowiedzialny sposób, to byłoby też zupełnie inaczej. Ale dobra, słuchajcie, lecimy dalej, później jeszcze będziemy mieli tam na sam koniec trochę czasu na pytania. Trochę o rynkach. Zapamiętajmy jedną rzecz, rynki są cykliczne. To, czego teraz doświadczamy i wiecie, jak ja mówię o tym, o, jakaś może recesja się pojawić, to się wydaje zupełnie nielogiczne. No jak? Przecież wszystko tak jest rozgrzane. Taki popyt. Tyle zamówień. Przecież wszystko powinno przecież dobrze chodzić. Niekoniecznie. Takie przeciążenia, ja bym powiedział w cudzysłowie przeciążenia, jak teraz mamy na rynku, to są ekstrema, które zazwyczaj świadczą o tym, że jesteśmy najprawdopodobniej w jakiejś ostatniej fazie tego, czego teraz doświadczamy. No i słuchajcie, rynki są cykliczne, one idą do góry i spadają. Macie tutaj parę walutową, najtwardszą parę walutową na świecie, dolar amerykański, japoński jen. Zobaczcie, 18 miesięcy 33% w dół. Dolar stracił. Później następne 4-5 lat, następne 40%, po czym nagle w magiczny sposób on zyskał. I te rynki tak działają. To, że teraz mamy takie wysokie ceny aluminium, stali, miedzi, wszystkiego, to jest najprawdopodobniej coś gdzieś tutaj.
i nagle się okaże, że wszystko zacznie korygować, a później następny cykl się zacznie i tak to po prostu działa. Także bądźmy tego świadomi. No i dobra, słuchajcie, pierwszy rynek, szeroki indeks surowcowy, to jest indeks Goldman Sachs i to jest indeks, który właściwie o nim będę mówił troszeczkę później, tutaj chciałem co innego pokazać. Tu jest ta korelacja dolara z cenami surowców. Zauważcie, że... Słuchajcie, niech ja tutaj... O, może tak. Zauważcie, że to jest amerykański dolar, to niebieskie, ta linia, a to są ceny surowców, szerokiego rynku surowców. Zauważcie, że jak dolar spada, to te surowce, cena surowców idzie w dół. Jak dolar wzrasta, to surowce idą... Przepraszam, cena surowców w górę. Jak dolar wzrasta, to surowce idą w dół. Teraz zobaczcie, dolar spada, się tu konsoliduje, surowce idą w górę. Dolar zaczyna wzrastać, surowce zaczynają spadać. Tak to działa, dlatego że surowce są notowane w amerykańskim dolarze, więc jak jego wartość wzrasta, to ceny tych surowców muszą automatycznie spaść. To jest taka prosta analogia, tutaj żadnego nie ma, wiecie, czary-mary wielkiego. No i teraz pierwszy rynek. To jest szeroki indeks surowcowy. To jest indeks surowcowy, który zawiera w sobie 54% surowców energetycznych, głównie gaz i ropa, surowce rolne 15%, metale szlachetne, przemysłowe około 20% i również bydło, czyli bardzo szeroki rynek surowcowy. Zauważcie, gdzie teraz jesteśmy. To są dane z wczoraj. On dzisiaj trochę tutaj jeszcze w dół poszedł. Oceniam ten rynek jako już drogi i mocno, że tak powiem, nagrzany. Szczególnie jeżeli tutaj chodzi o ropę, aluminium, tak gaz ziemny i tak dalej, te rzeczy, które dały nam w kość, to one spowodowały tą ostatnią tej falę taką aprecjacji. I jak ja to widzę, ten rynek jest bardzo mocny. Te ceny surowców, to nie jest rynek, który jest po prostu słaby. On jest bardzo mocny, a to jest związane z tym dodrukiem pieniądza. Po prostu te aktywa takie klasyczne, które na przykład surowce, ziemia, nieruchomości, złoto i tak dalej, one przy takim dodruku powinny wzrastać cenowo. Natomiast tak jak widzicie tutaj, doszliśmy do bardzo ważnego punktu. Ja tutaj narysuję. Tu jest bardzo duży opór dla rynku i tak jak widzicie, ten rynek stara się go respektować. Jeżeli mielibyśmy jakieś dalsze problemy z dostawami, z kontenerami czy z podażą na przykład przez wyłączenie jakichś, nie wiem, hut, kopalń i tak dalej, ja uważam, że najgorszy scenariusz to jest dojście tego indeksu szerokiego w granicę tutaj powiedzmy 600-900-700 punktów, co oznacza około tam 20% jeszcze. Natomiast bardziej realnym scenariuszem uważam, że jest scenariusz, że rynek zacznie iść gdzieś przynajmniej w te rejony i później najprawdopodobniej sobie tutaj będzie tak chodził, a jak będzie recesja, to najprawdopodobniej gdzieś tutaj się znajdziemy nawet na poziomie 300. Także mój scenariusz bazowy jest taki, że rynki, jeżeli pójdą do góry, to krótkofalowo i powinniśmy mieć tutaj raczej stabilizację, a później odreagowanie w dół. Tak one działają. Dobra. Następny rynek, który wam chciałem pokazać, to jest już typowy indeks indeks metali przemysłowych. To jest też indeks Goldman Sachs o takim tickerze. I tutaj zobaczcie, się bardzo ciekawa sytuacja wywiązała. To, co tutaj widzicie, to jest bardzo duży sygnał od animatorów rynku, czyli podmiotów, banków inwestycyjnych, które na tych rynkach są, że szczyt mamy najprawdopodobniej już za sobą. Powiem wam, tłumaczę mechanikę rynków i to, dlaczego, jak to interpretować, to jest osobny zupełnie, że tak powiem, rozdział, trochę o tym mówimy na warsztacie naszym, ale coś takiego oznacza tak zwane kupno plotek i sprzedaży faktów. Uważam, że rynek grał tutaj, duzi gracze grali pod ten program infrastrukturalny w Stanach Zjednoczonych i w momencie, kiedy ten program został podpisany, albo już było wiadomo, że będzie podpisany, to ceny surowców bardzo mocno wzrosły
właśnie dlatego, że będzie zapotrzebowanie na nie, natomiast jak już ten fakt stał się oczywistością, to wszyscy zaczęli brać stąd profity. I ja, rynek metali przemysłowych, tutaj jest aluminium, miedź, ołów, nikiel, cynk, uważam, że najgorsze mamy tutaj za sobą i uważam, że ten rynek pójdzie, może nie tak od razu ostro, ale ten rynek będzie gdzieś oscylował tutaj w tych rejonach. Tak to widzę. Ewentualnie może jeszcze zejść tutaj troszeczkę niżej do tych linii, które nazywamy średnimi. Ci, którzy byli na warsztatach, to wiedzą, co to za linie. I tutaj chciałbym Wam pokazać jeszcze aluminium, bo było pytanie o aluminium i co tam się stało. Już to tutaj Wam pokażę. To są kontrakty terminowe na aluminium. Zobaczcie, co tutaj się stało. Jest dokładnie to samo, co na tamtym widać. Widać bardzo duże wybicie i rynek już dalej powiedział pas, starczy. Uważam, że to, co tutaj widzimy, to jest sygnał na to, że mamy najgorsze na aluminium za sobą. I aluminium uważam, że powinno ładnie korygować. A jeżeli poszłoby jeszcze trochę do góry, to myślę, że krótkoterminowo. Także tutaj jest odpowiedź na to, o co pytali uczestnicy. No dobrze, słuchajcie. Blok numer 2 został zakończony, blok numer 3 się zaczyna, więc poproszę o pytania, jeżeli są jakieś pytania dotyczące tego, co tutaj zaprezentowałem. Dawaj, Julia. No ja mam pytanie, tak, ja zawsze mam pytanie. Słuchaj, czyli co? Czyli myślisz, że na przykład przy negocjacjach z dostawcą, tak jak mamy detale z aluminium, to fiksować ceny na przyszły rok, powiedzmy na kwartał, tak? Nie obawiać się, że coś tam jakoś wystrzeli, czy jednak jeszcze chwilę poczekać i popatrzeć na to? To jest pytanie, które trzeba, na które zawsze trzeba odpowiadać w kontekście pewnym. Różne są potrzeby, różne są polityki finansowe w firmach i tak dalej. Ogólnie to, co ja chcę tutaj przekazać, to jest to, że według mnie bardzo jest duża szansa na to, że aluminium nie będzie już pobijało swoich szczytów. Więc jeżeli na przykład macie dostawców, którzy tam cisną o to, żeby rewidować ceny, teraz kontrakty podpisywać, czy po prostu no jest to moment, w którym było zmęczenie już tak duże, że dostawca powiedział koniec, musimy to rewidować, to bym się raczej nie obawiał tego robić i jest to dobry moment na to, żeby powolutku przygotowywać się na to, że te oszczędności i zjazd z tego, czego doświadczyliśmy, jeżeli chodzi o ceny, będzie już się uwidaczniał powoli. Także a ja jeszcze, zanim oddam głos Irkowi, to ja ciebie, Jaromir, chciałam zapytać o tezę. Ponieważ na czerwcowym webinarze postawiliśmy pewną tezę, jeżeli chodzi o stal, tak? Teraz stawiamy tezę, jeżeli chodzi o aluminium. Czyli rozumiem, że możemy się, że uważasz, że w przeciągu powiedzmy najbliższych 3 miesięcy cena powinna zacząć spadać, tak? Czasu nie określam, natomiast widzę po tym, co to jest, że ta cena nie powinna już rosnąć i myślę, że to jest kwestia czasu, może kwartał, może 2 kwartały, że będziemy te ceny widzieli niżej. Tak tutaj bym obstawiał. Dobra, znaczy, dzięki to, bardzo. To jest to, co widzę. Widzę i na rynku, także tak odpowiem. Dobra, dzięki bardzo. Oddaję głos Irkowi. A jak to się wszystko ma, te indeksy, do rynku chińskiego? One odzwierciedlają rynek chiński, to znaczy tam oczywiście są drobne różnice, natomiast wszystko to, co tutaj pokazuję, ma zastosowanie właściwie do cen na całym świecie i stal jest takim może wyjątkiem jednym, natomiast plastiki, miedź, aluminium i tak dalej, te rynki one będą się synchronizowały, więc nawet jeżeli będzie jakieś drobne opóźnienie czy przyspieszenie na jakimś rynku, to wcześniej czy później po prostu dlatego, że to wszystko jest połączone jedną globalną siecią, one się synchronizują.
Tym, co może jeszcze przeszkadzać tutaj, to są kontenery, to jest zatłoczenie w portach i o tym później będę mówił. To rzeczywiście jest ryzyko. Natomiast jeżeli to przejdzie, a w końcu to przejdzie, to co tutaj pokazuję, będzie miało zastosowanie właściwie do wszystkich rynków. To może z drobnymi tam kilkoma procentami różnicy, bo to zawsze na nich jest, czy kilkunastoma. Ale trend, sam trend powinien być identyczny na wszystkich rynkach. Dobra, dzięki. Ok, dobrze. Zaczynamy sekcję numer 3 teraz, czyli kryzys energetyczny i co się tak naprawdę stało. Słuchajcie, kilka punktów tutaj, bo temat jest bardzo, bardzo obszerny i tak naprawdę chyba nie ma człowieka na świecie, który by potrafił po prostu zdiagnozować w 100%, co tak naprawdę się stało. Ale są pewne przesłanki i rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i które były przyczyną. Po pierwsze, zacznę od tego, że od października zeszłego roku gaz wzrósł o 100%, ropa o ponad 100%, węgiel o prawie 400%. Mówię tutaj nie o dzisiejszej sytuacji, bo na przykład na węglu mieliśmy bardzo duże tąpnięcie, gaz też koryguje, ale generalnie są to bardzo duże podwyżki. Co fajniejsze, na przykład na gazie, pamiętam moją dyskusję z kolegą dwa lata temu, kiedy on zastanawiał się, czy inwestować w piec gazowy, czy może pompę ciepła z panelami i tak dalej. I wtedy na tych wykresach, które podobnych do tego, co pokazywałem, widziałem, że gaz po prostu jest na kompletnych, to jest kompletna depresja i to nie ma szans się utrzymać. Ja mu wtedy powiedziałem, słuchaj, gaz to może podejść nawet i 5-6-krotnie. No i wtedy tak sobie pogadaliśmy i teraz po 2 latach się rzeczywiście to urzeczywistniło i to widać na wykresach właśnie takich, jak pokazuję, w odpowiednim interwale i mając odpowiednie wskaźniki. Ale wracając do tematu, to jest to, czego doświadczyliśmy. Świat, można powiedzieć, oszalał na punkcie redukcji dwutlenku węgla. Przez to zaczęły być wygaszane kopalnie. Politycy zaczęli się zobowiązywać, oczywiście zobowiązania, obietnice na szczyt klimatyczny, który miał miejsce w Glasgow niedawno, COP26. No i oczywiście wielki temat, o którym się niewiele mówi, kredyty węglowe. Trzeci punkt, Chiny zaczęły realnie sprawdzać emisję CO2. Ja rozmawiałem ze znajomym z Chin i się pytałem, słuchaj, o co tam tak naprawdę chodzi? Dlaczego to tak nagle się tam u was z tym węglem, że tak powiem, zepsuło? A on mówi dlatego, że do tego roku w Chinach były te ograniczenia, tam rząd mówi, że powinni ograniczać, że CO2, że tam to porozumienie paryskie i tak dalej, ale nikt tego nie sprawdzał. A w tym roku zaczęli to fizycznie sprawdzać. Co się stało? Te firmy chińskie, one po prostu miały zbyt dużą emisję, no i co? No, musiały po prostu wyłączyć połowę mocy albo w ogóle się zamknąć. I to spowodowało, słuchajcie, bardzo duże problemy właśnie z węglem. Spowodowało, że zapasy ropy były bardzo szybko po prostu konsumowane i gazu. W Europie to samo się działo. Europa oczywiście była przeciw Nord Stream 2, Putin bardzo zły, odchodzimy od paliw kopalnych, ropy i tak dalej, no i gaz zaczął być takim zamiennikiem, więc to, co się stało, to jest tak naprawdę bardzo mocno skorelowane z tym szaleństwem CO2, na temat którego mam własne zdanie, ale dzisiaj nie będę tam wchodził szerzej w temat. I trzeba zauważyć, że rynek energii jest bardzo polityczny. Rynek ropy, szczególnie gazu, to jest najbardziej upolityczniony rynek na świecie i tutaj czasami tam popyt, podaż już nie ma znaczenia, znaczenie ma to, co się dzieje politycznie. A na dzień dzisiejszy, jeszcze do punktu 4, przejdę na dzień dzisiejszy, mamy tutaj wciąż trochę problemu z podażą. OPEC próbuje tam produkować więcej tej ropy, natomiast tej podaży jest cały czas troszeczkę mało. I dlatego tutaj punkt 5 jest, że po prostu nie nadążały te kraje z produkcją, a ja bym powiedział inaczej, nie chciały nadążać z produkcją. Bo wyobraźcie sobie, słuchajcie, od 2015 roku generalnie świat borykał się z nadpodażą. To było ze względu na USA, które zaczęły produkować masę tych łupków, ropy z łupków, bo ceny ropy były wysokie.
zaczęła się nadpodaż, surowce po prostu masowo zaczęły spadać, te energetyczne, co spowodowało, że ci frakersi, czyli ci, którzy produkowali tą ropę z łupków, po prostu im się to zaczęło, przestało im się opłacać. I cykl się teraz zrobił taki, że zaczęli się zamykać i tej podaży zaczęło brakować. No więc ceny zaczęły znów wzrastać. Słuchajcie, jeszcze w zeszłym roku byliśmy w ogóle na dnie jakimś cenowym, a ropa kosztowała, uwaga, minus 38 dolarów. Minus 38 dolarów. To tak można sobie powiedzieć, że no, zatankować, podjechać na stację i później dopłacić, żebyśmy zatankowali. Takie się rzeczy dzieją na rynkach. Także mówienie teraz, że to tak znikąd, politycy nam mówią, no przecież to rynek, przecież mamy kryzys energetyczny. Słuchajcie, nie dajmy się na to nabrać, to nie jest przypadek to, co się dzieje. I połączcie to sobie z taką desperacją rządów do tego, żeby wywołać inflację. Te wszystkie rzeczy powodują, że inflacja drastycznie wzrasta. Co powoduje, że ten dług, który oni mają, w magiczny sposób się zmniejsza. Wystarczy 10 lat przy takiej inflacji, tam powiedzmy 7-10% i długu nie ma w magiczny sposób. Naszych oszczędności też w magiczny sposób nie ma. Także proponuję tak zacząć myśleć nad tematem następnym razem, jak będziecie słyszeli, że no przecież to ręka rynku, no przecież to my nic, no inflacja, no zdarzyła się. No dobrze, słuchajcie, i teraz mam dla was tutaj wisienkę na torcie, mianowicie szaleństwo dwutlenku węgla. To jest ekstrakt, wyciąg z oficjalnego, najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przygotowanego dla liderów szczytu klimatycznego. Zobaczcie, co oni mówią, a nam w Polsce zakazują węgla kopać, nie? I generalnie tam ten, który można przecież czysto spalić. Oni mówią, że na podstawie badań najwięksi, właściwie główni gracze z grupy krajów G20, Argentyna, Brazylia, Chiny, które są największym emitentem po Stanach Zjednoczonych dwutlenku węgla, a Indonezja, Meksyk i tak dalej, będą emitowały w 2030, czyli to jest termin, gdzie ma być o 50% w ogóle zredukowane te emisje, one będą produkowały więcej. Widzicie to? To jest oficjalny raport, słuchajcie. Włączycie telewizję u nas, ja patrzę na to pod względem takim, wiecie, takiej psychologii, troszeczkę manipulacji. Włączycie telewizję, na przykład TVN, i macie dziennikarza, który pokazuje wam huragany, który pokazuje wam zalewane jakieś obszary, głodne dzieci, i mówi, nie mamy czasu. Teraz musimy to wszystko zrobić. To wszystko ma sens. Musimy zamykać kopalnie u nas i tak dalej. No, według mnie troszeczkę trzeba na to spojrzeć z innej perspektywy i zakończę ten temat, dlatego że tutaj nie chcę zbyt mocno, że tak powiem, w jakieś teorie się spiskowe bawić, ani politykować. W każdym razie to tego typu rzeczy powinny nam dawać mocno do myślenia. No i dobrze, słuchajcie, teraz przejdziemy już do omówienia kilku rynków. Jest 19.02, myślę, że z 10 minut mi starczy. Julia, akceptujesz i tutaj wszyscy akceptujecie takie drobne opóźnienie, czy... Ja się nastawiam na 19.30. Nie wiem, jak ja to wymyśliłam, ale ja myślałam, że mamy do 19.30, a chyba mamy do 19.00. Nie, 19.30 była, ale ja o 19 myślałem, żeby już tam być gdzieś przy końcu, żeby ewentualnie jeszcze na pytania jakieś nie odpowiadać, ale spokojnie, dobra. A czy są jakieś pytania na ten moment odnośnie energii? Jaromir, to ja tobie zadam pytanie, a co byś na przykład odpowiedział takiemu dostawcy, który przychodzi i mówi, słuchaj, no muszę ci podnieść cenę o 30%, bo energia wzrosła. Właściwie nie mamy żadnych narzędzi tutaj. To jest fakt. Czyli negocjacje. Znaczy negocjacje w sensie takim, wiecie, że dużo firm na przykład się zabezpiecza, nie? Na przykład sporo firm tam ma jakieś kontrakty, na przykład roczne, dwuletnie, może trzyletnie, nie wiem, jak ja nie siedzę w tym super akurat w kontraktowaniu energii. Ale wiem, że można to zakontraktować i wiecie, dużo przemysłu na przykład, to, że gaz wzrósł, że ropa wzrosła, to
nie znaczy, że firmy, które to sprzedają, mają super duże zyski, bo one zazwyczaj kontraktują na rok, dwa, trzy, nie? Także tego typu rzeczy to są bardzo fajnie wykorzystywane przez na przykład Orlen, że jest na przykład podwyżka na dolarze i jeszcze tutaj nagle cena ropy skoczyła i oni za tydzień już podnoszą ceny, nie? A w tym łańcuchu dostaw to się gdzieś tam rozkłada. Mamy tutaj Janusza, który... Tak. Janusz, musisz mikrofon włączyć. To jest pierwszy od teraz lewej. Jest. Dzień dobry, witam. Tak. Cześć. Dzień dobry. Janusz Kaźmirowski, Metal Faksykołka z tej strony. A ja mam pytanie jeszcze właśnie odnośnie tej energii elektrycznej, bo teraz widzimy taką tendencję, że ona gdzieś cały czas idzie nam do góry. Mieliśmy jeszcze rok temu niedawno taką sytuację, że ona w Polsce była na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej, bądź nawet gdzie zbliżała się do wyżej. Teraz ona jest dużo tańsza jednak w Polsce niż w krajach Unii Europejskiej. Mimo wszystko jest no, sporo droższa niż była rok temu. I teraz jakie te tendencje w ogóle mogą być według Pana? Czy one będą dalej wzrostowe tej energii elektrycznej, czy one też są gdzieś na jakichś pikach, już tych górnych i mogą spadać? Przejdziemy tutaj w takim razie do rynku, albo dobra, na razie jeszcze pozostawimy trochę przestrzeni do innych pytań, zanim zaczniemy. Ja widzę ja to rozumiem, tak. Rozumiem, że masz to gdzieś dalej, tak? Na prezentacji. To znaczy mam, bo tutaj było pytanie o to, żeby rynek ropy, gazu, żeby na to spojrzeć i tam po prostu pokażę wykresy, gdzie te ceny teraz są. Natomiast ja widzę to tak, każdy kraj ma inny miks energetyczny. To, że na przykład na zachodzie tak mocno skoczyły, na przykład w Niemczech tak mocno skoczyły ceny, jest spowodowane tym, że oni zużywają bardzo dużo gazu ze względu właśnie na te emisje CO2, bardzo dużo gazu, który podrożał strasznie, strasznie mocno, no i ropy też, która też bardzo podrożała. Tamte, te, że tak powiem, bardziej zaawansowane gospodarki, one na węglu, no w Niemczech jest trochę tych elektrowni węglowych, ale tam jednak głównie opiera się to teraz już, czy zaczyna opierać na tych czystszych nośnikach energii. I myślę, że to spowodowało, że ta energia może być tam droższa, natomiast w Polsce my jednak mamy rodzimy węgiel i myślę, że kontraktowanie, węgiel jest zakontraktowany na przynajmniej pewnie z rok, dwa, trzy w przód z takimi kopalniami przez elektrownię. I myślę, że oczywiście te ceny podwyższyły się, bo ceny węgla naprawdę bardzo mocno skoczyły, natomiast wciąż elektrownie są w stanie ten surowiec, znaczy mamy nad tym kontrolę i ten surowiec najprawdopodobniej mają po prostu w niższych cenach niż to za co muszą teraz płacić inne państwa. Tak bym to widział. I teraz jeżeli chodzi o trend, Na tym to pokażę na tych wykresach, które mam przygotowane, jeżeli chodzi o cenę ropy i gazu. O, czy odpowiedziałem, czy... Tak, dziękuję serdecznie. Tak. Mhm. Okej, okay. Jeszcze jakieś pytania? Dalej. Dobra. No to dobra, to sekcja pod lupą. Ropa naftowa. Tutaj widzicie kilka linii, wskaźników. Irek, ty to już wiesz, co one oznaczają. Ten wskaźnik tutaj oznacza, że rynek jest drogi, a to, że cena jest powyżej tych linii tutaj, oznacza, że rynek jest bardzo mocny. To jest ropa naftowa i teraz tak, dopóki OPEC nie zrównoważy popytu albo popyt się nie zmniejszy, to na ropie możemy mieć jeszcze presję wzrostową. I tutaj widać troszeczkę miejsca jeszcze do tego, że widać, to ja to widzę po prostu już takim bardziej doświadczonym okiem, to widać, że ten wykres on tak jakby zbiera się trochę do pójścia gdzieś tutaj może w rejony 90, nawet może 100 dolarów. Nie mówię, że będzie to od razu z tego miejsca, być może będziemy mieli zejście na przykład tutaj w okolice 70 dolarów, czyli tam powiedzmy o 10-12% i później
podejście dalej. Wszystko zależy od tego, jak się będzie popyt kształtował i jak OPEC będzie produkował. Generalnie nie mam przekonania tutaj, że ta ropa zakończyła swoje wzrosty, ale nawet jeżeli nie zakończyła, no to mamy tutaj powiedzmy około tam 15-20% takiego buforu, myślę, znaczy ryzyka wzrostu. Także tak to widzę, jeżeli chodzi o ropę. No i to też powinno troszeczkę odpowiedzieć tutaj, Janusz, tobie na to, na pytanie, ok, gdzie, co będziemy widzieli na stacjach benzynowych i ile będzie kosztowała energia, która z ropy pochodzi. Także to jest jeden, pierwszy rynek. Drugi rynek, gaz ziemny. Gaz ziemny również, zobaczcie, to jest drogi rynek. Ale specjalnie tutaj dałem ten gaz od 2002 roku, bo zauważcie, gdzie byliśmy kiedyś na gazie. Tutaj jest w ogóle ta taka bańka koniunktury, którą mieliśmy 2006-2007. Szaleństwo na rynkach surowcowych i tak dalej. Później kryzys i depresja. Natomiast ja widzę tutaj dużą siłę jeszcze i obszar, że tak powiem, obszar mogę powiedzieć, do wzrostu. I powiem wam dlaczego. I tutaj pokażę wam pewien wykres. Okay. Bo on bardzo mnie zainteresował. To chyba będzie tutaj. Nie przejmować się, że jest on skomplikowany. Znowu dla tych bardziej wtajemniczonych będziemy teraz patrzeli na największych graczy i gdzie oni kładą swoje pieniądze, jeżeli się chodzi o gaz naturalny. Najwięksi gracze, czyli banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, instytucje, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi i tak dalej. I teraz zobaczcie. Tutaj jeszcze patrząc na to, ewidentnie widać, że ten gaz bardzo jest mocny, ale zobaczcie, że w przeszłości, zauważcie, że takich wystrzałów było więcej i zazwyczaj po takich dużych wystrzałach no, należy się pewna korekta. Więc ja myślę, że ten gaz może delikatnie tutaj skorygować, powiedzmy tam do 4, 40, może do 4 dolarów, tutaj gdzieś w te poziomy. I wtedy będzie trzeba patrzeć, co się będzie działo z popytem przede wszystkim. No i z możliwościami dostarczania. No i teraz tutaj przejdę jeszcze raz do tego wykresu, który pokazałem. Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego że tutaj te linie pokazują pieniądze, które są wykładane na ten rynek przez największych graczy. I to, co ja tutaj widzę, to jest to, że gaz naturalny jest przez dużych graczy tak naprawdę duzi gracze grają już na spadki tego gazu naturalnego, na spadki cen. I to widać na tej niebieskiej linii tutaj. To są managed money, czyli największe instytucje i największe pieniądze, które są kładzione na rynek. To jest rynek spekulacyjny tak naprawdę w większości. I zauważcie, że one zaczynają schodzić ze swoimi pozycjami, co oznacza, że one zaczynają sprzedawać ten gaz, dlatego że myślą, że ten gaz będzie już spadał. W momencie, kiedy oni sprzedają, to oczywiście jest sprzężenie zwrotne i ten gaz rzeczywiście spada. Natomiast tutaj, co jest bardzo ciekawe, zauważcie, ci ludzie stawiają bardzo duże pieniądze na to, że ceny gazu spadną, a one się cały czas utrzymują, czyli jest duży wysiłek włożony, bardzo duże pieniądze i straty teraz tych funduszy i tak naprawdę nic się nie dzieje z ceną gazu. I to mi mówi o sile rynku gazu i uważam, że ten gaz naprawdę no może jeszcze nas zaskoczyć, natomiast mam nadzieję, że to się nie stanie. Jeżeli by nas zaskoczył, słuchajcie, to myślę, że spokojnie możemy gaz widzieć na poziomie 8-9 dolarów za jednostkę, która to jest tam jakiś British Thermal Unit w milionach tam BTU. Także tak to widzę. Albo stabilizacja mniej więcej na tych cenach, a jeżeli coś się wydarzy,
to pójście w okolice $8-9 nie był, wcale by się nie zdziwił. Także na rynku energii generalnie myślę, że ten rynek jest jeszcze silny. Ale pamiętajmy, że on już zrobił bardzo duże tutaj, bardzo duży rajd i no, trzeba będzie teraz patrzeć na tych poziomach tutaj, co się będzie działo. To, że on jest bardzo drogi, to, że złapał tutaj zadyszkę, daje mi sygnał, że nic nie powinno się strasznego wydarzyć w następnych, powiedzmy, kilkunastu tygodniach, ale zobaczymy, bo rynki potrafią zrobić cuda. Także tak wygląda tutaj gaz ziemny. Dobra, stal, słuchajcie, było pytanie o stal. Tak, zanim... Aha, i tutaj widzisz, Julia, pytałaś o to, o ten zakład, który zrobiliśmy w czerwcu. Ja mówiłem, że stal, tak, że stal, myśmy tutaj mówili o tym, o tutaj w tym punkcie w czerwcu. Ja tylko, Jaromir, jakby uzupełnię, bo są osoby, które są pierwszy raz i teraz musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Jedna rzecz, o których mówi Jaromir, to są te darmowe webinary, które organizujemy w ramach Akademii, tak? I to był czerwiec. I faktycznie teraz jest jakby trzeci jakby z cyklu Akademii, ale drugi z cyklu Mechanizmy Rynku, a warsztaty we wrześniu to było szkolenie z mechanizmów rynku surowcowo-walutowych, gdzie jakby bardziej szczegółowo Jaromir tłumaczył. Czyli czerwiec to był nasz webinar, gdzie faktycznie tam jest wskazanie, co ty przewidujesz odnośnie stali. Tak, dokładnie. No i tutaj zrobiłem taki, wiecie, ryzykowny zakład, bo tak jak mówię, ja może też zaznaczę, że to nie są przewidywania sensu stricte takie, że coś się na pewno wydarzy. To jest bardziej próba oceny rynku na podstawie danych, które możemy my jako indywidualni ludzie za darmo tak naprawdę otrzymać, czy możemy się dostać do nich za darmo. Na tych wskaźnikach, na tego typu analizach bazują też bardzo duże firmy takie konsultingowe, które sprzedają raporty z predykcjami, z jakimiś ocenami rynku za tam kilka tysięcy dolców. Także wiele z tych narzędzi tutaj, one też używają. Miałem, już teraz nie subskrybuję, ale miałem kiedyś taki dostęp do raportu właśnie surowcowego i no, one dokładnie używają tych samych tutaj wskaźników i metod. Dobrze, słuchajcie, to co ja mówiłem wtedy i to można sobie zobaczyć na tym webinarze, to z tego punktu mówiłem, że cena stali, że najgorsze jest za nami, cena stali nie powinna wzrastać już i powinna dotknąć tego rejonu tutaj, mniej więcej tak, czyli były dwa poziomy, jeden tu, drugi gdzieś tutaj. Tak jak widzimy, rzeczywiście cena zeszła w związku z tym, że słuchajcie, jest mniejsze zapotrzebowanie przemysłu na półprzewodniki oraz są pozrywane łańcuchy dostaw, co powoduje, że producenci czy ci, którzy używają stali, no tej stali po prostu nie używają tyle, ile by mogli używać. Druga rzecz to jest to, że ta cena mogłaby dalej spaść, ale w związku z wojną taką handlową między Chinami a Australią, mianowicie chodzi tutaj o ban czy zakaz importu koksu, spowodowało to bardzo duży wzrost cen koksu w Chinach. I to spowodowało, że ceny stali no, utrzymały się na względnie wysokich poziomach, bo są wciąż względnie wysokie poziomy. Ruda żelaza za to bardzo staniała. Podaż na stali wzrosła i w Stanach Zjednoczonych i w Europie, także powinien ten rynek już się w niedalekiej przyszłości powinien się zacząć bilansować. Popyt w Chinach też się stabilizuje, dostępność stali, ci, którzy się stalą zajmują, to zauważyli na pewno, że dostępność stali zaczyna być coraz, że tak powiem, no stal zaczyna być coraz bardziej dostępna, a ceny zaczynają się przynajmniej stabilizować, czasami możemy już widzieć na rynku, że te ceny rzeczywiście spadły. Co ciekawe, słyszałem, że huty zaczęły na fakturach dawać pozycję, tak zwaną opłata za ślad węglowy, czyli te wszystkie carbon credit, czyli te kredyty węglowe, to całe szaleństwo z emisją CO2 na pewno będzie utrzymywało ceny stali na
poziomach wyższych niż moglibyśmy się, niż, mogliby, niż mogłoby to no, być. No i teraz jakie są ryzyka jeszcze dla stali? Bo tutaj widzicie, że ona zeszła, tutaj troszeczkę się odbija teraz, to jest na rynkach, w inwestycjach to się nazywa bułka z masłem, czy może odbicie zdechłego kota, to znaczy, że rynek po bardzo dużym takim ekstremum skorygował, teraz jest typowe po prostu taki, to się nazywa relief rally, czyli taki ride, taki oddech po spadku. No i to, co ja tutaj widzę tu, uważam, że ta stal, ona znów gdzieś dotknie tych okolic, może nawet spadnie gdzieś tutaj w przeciągu 6-9 miesięcy. Także tak to widzę. Gdyby się okazało, że pójdzie do góry, to myślę, że nie powinno, że ta cena nie powinna dużo już wyjść poza te poziomy, które tutaj wcześniej mieliśmy. Także też uważam, cały czas podtrzymuję, że na stali też mamy najgorsze, najprawdopodobniej za sobą. Także i fundamenty, i ten wykres mi to tutaj pokazuje. Dobrze. No to słuchajcie, co jeszcze? Było pytanie o plastiki. Wziąłem tutaj dwa najbardziej używane plastiki, czyli polietylen i polipropylen. Tutaj tak samo zauważcie, że to jest przy okazji giełda chińska. To są notowania w Chinach, który jest dużym producentem tego. One trendowo są podobne do tego, co możemy obserwować na przykład w USA czy Europie, natomiast to, co ja widzę tutaj, to po tym bardzo dużym rajdzie na polipropylenach, który był przede wszystkim spowodowany brakiem kontenerów, niskimi stanami magazynowymi, no i tam były te huragany w Stanach Zjednoczonych, COVID-y, były zamknięte fabryki typu Exxon, na przykład Mobil był zamknięty przez jakiś czas, więc te wszystkie rzeczy się skumulowały, spowodowały to, że stany magazynowe zostały wyssane. Klienci widząc to, klienci, którzy używają już opakowań czy jakichś czy przetworzonych żywic, uznali, że trzeba się zabezpieczać, więc zaczęli jeszcze więcej zamawiać. No i się zrobiła taka spirala, typowa spirala wynikająca ze strachu i z pozrywanych łańcuchów dostaw. To, co ja widzę tutaj, to jest, zauważcie, że ten rynek też no, nie jest taki super drogi jeszcze, natomiast ta reakcja rynku w postaci bardzo dużego, gwałtownego spadku też sygnalizuje, że na tym rynku też powinniśmy mieć stabilizację, być może nawet obniżenie się cen drobne gdzieś tutaj powiedzmy o jakieś tam 8-10%. Czyli myślę, że te ceny będą powiedzmy oscylowały tak między teraźniejszymi poziomami plus minus 10%, a w przyszłym roku w związku z tym, że te moce produkcyjne i producenci w miarę dobrze funkcjonują, jak mam tam jakiś znów fala COVID-a nie pokrzyżuje planów, to powinny się zapasy też odbudować w 2022. Więc tutaj też uważam, że raczej mamy te ekstrema, to najgorsze jest już za nami. Także tyle na temat polietylenu. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę dla tych, którzy się zajmują może analityką, bardziej chcieliby zrozumieć też fundamentalnie, co powoduje wzrosty cen albo spadki na takich właśnie żywicach, to chciałbym wam pokazać bardzo fajną korelację z ropą naftową. Zauważcie, to niebieskie to jest chyba polietylen, pomarańczowy polipropylen, nieważne. Jeden z nich to jest polietylen, drugi jest polipropylen. Zauważcie, jak one bardzo ładnie chodzą zgodnie z ruchem ropy naftowej. To jest naprawdę bardzo wysoka korelacja i zauważcie, że jednym z takich też dużych czynników powodujących to, że te ceny wzrastały, jest po prostu olbrzymi rajd na ropie naftowej. Jeżeli ropa naftowa zacznie nam korygować, się stabilizować, na przykład gdzieś, nie wiem, tutaj może w przyszłości na poziomie tam $80, $60 później, to na pewno też będziemy widzieli spadki na cenach właśnie tych tworzyw sztucznych. Także tutaj to jest jedna rzecz, o której niewiele tak naprawdę ludzi mówi. Ja rozmawiałem z fachowcem z tego przemysłu i jak mu pokazałem tą korelację, mówi, o kurczę, to no tego to ja nigdy tak nie patrzyłem na to. Ale być może był wyjątkiem, nie wiem. No i dobra, słuchajcie, to był koniec części czwartej. Czy są jakieś pytania
do mnie, jeżeli chodzi o to? Wiesz co, ja bym tylko chciała jakby doprecyzować, tak, dla takich osób, które może zaczynają swoją drogę w zakupach, że te informacje, mam tutaj cenę surowca, tak, i trend cenowy tego surowca. I po prostu jeżeli mam cost breakdowna, no to surowiec mogę sobie podłożyć i sprawdzić, czy to, co mi oferuje ten dostawca, jest uczciwe, tak, no bo są też raporty, my akurat w Akademii korzystamy z BROE, jeżeli chodzi o cost breakdowny i o zakresy procentowe, ile procent w tej części to jest raw materials, tak, ile to jest overhead, logistic i tak dalej. I rozumiem, że wiesz, bo chciałabym też wytłumaczyć tym osobom, które mają troszeczkę mniej doświadczenia, że to nie jest tak, że dostawca przychodzi i mówi, słuchaj, taka jest cena, tylko my jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie sprawdzić tą tak. cenę i go zapytać jakby też wstecz, nie? Bo ja ci powiem, że ja na przykład jak pracowałam w Marmite wiele, wiele lat temu, to my cenę żywicy poliestrowej uzależnialiśmy od ceny ropy naftowej i to był ten główny czynnik, na który patrzyliśmy, tam mieliśmy plus minus 5 chyba procent. Mhm. I wtedy była, następowała zmiana, nie? Okej, okay. Czyli potwierdzasz, że rzeczywiście ta korelacja jest dosyć spora, nie? Tutaj. Tak, tak, tak. Mhm. Jeszcze Irek ma pytanie. No właśnie, a co byś ewentualnie użył jakby do korelacji cen stali, no nie? Czy coś takiego jest możliwe, jakby gdzieś połączenie tych tak zwanych kropek, faktów i tak dalej, żeby mniej więcej można było do czegoś to odnieść, no nie? Węgiel koksujący, cena, mhm. jest tak, węgiel używany no, do produkcji stali, ruda żelaza, ceny skrapu, no i oczywiście ceny energii. Teraz mamy to wszystko po prostu no, na dosyć wysokich poziomach, więc ceny stali po prostu muszą być wysokie. A powiedz też, jakieś są, bo tak jakby no, energię to tak dalej to wiem, ale na przykład rynek koksu albo rudy żelaza, to też może jest jakiś dostępny taki, powiedzmy, indeks? Jak najbardziej, tak. Za darmo. W takiej formie można go sobie spokojnie znaleźć, tak. Okej. Okay. Irek, ja zorganizuję tutaj konsultację, bo ja po prostu czuję tą potrzebę. Co znaczy? Czekaj, nie rozumiem. Mówię, że tak jak... Tylko muszę chyba ciebie wyciszyć, bo słyszę siebie podwójnie, ale już chyba się nie słyszę. Żebyś po prostu, wiesz, pozbierał te pytania, tak jak rozmawialiśmy i spotkamy się offline'owo, żeby już to tak wbić po prostu w twój biznes, nie? Aha. No nie, no tak, tak, bo jest, że tam już kilka razy tam zresztą do Jaromira pikowałem mailami i dostałem bana, no i nie wiem dlaczego. Nie, ale okej. Okay. Bo to są, Irek, a to możemy offline wziąć, bo wiesz... Pytania są, wiesz, bardzo konkretne i wyglądają na proste, natomiast żeby dobrze odpowiedzieć na takie pytanie, to ja muszę, wiesz, to ja muszę kupę czasu spędzić, żeby po prostu odświeżyć rzeczy, żeby zobaczyć, czy wiesz, w różnych miejscach, co się dzieje i tak dalej, także to z tego wynikało, więc najlepiej po prostu skonsolidować to, mieć jakiś zakres tematyczny i wtedy ja się po prostu mogę przygotować w planowany sposób i na wszystko za jednym razem podpowiadać. Dobra, rozumiem, okej, okay, także dziękuję bardzo. No. Jest jeszcze Janusz ma pytanie. Tak na forum to przede wszystkim jeszcze Irka pozdrawiam, ale tu wracając, Julia, do twojego takiego zdania fajnego, że z tymi dostawcami, nie, mamy jakieś tam podstawy, żeby negocjować z nimi. Tutaj też może bym poprosił później o wsparcie jeszcze Ewy od nas i Grzegorza, bo widzę, że są również na spotkaniu. Odniosę się do rynku stali na naszym krajowym, tak, rynku. To nie jest takie proste, bo widzimy te trendy, że światowo ta stal rosła i gdzieś tam widzimy, jakie są te poziomy i na wschodzie, czy w Rosji cen stali, tak? Widzimy również na zachodzie, bo to się jakby analizuje, ale też widzimy, że polscy dostawcy, hurtownicy, no też grają na tych wzrostach bardzo mocno, tak? Bo jeżeli patrzy się na sprawozdania finansowe przede wszystkim podmiotów, które są notowane na giełdzie, to widzimy,
jakie zrobiły wyniki za te pierwsze trzy kwartały. Oczywiście. To jest coś niesamowitego, to jest po kilkaset procent zysku netto rok do roku, więc no dla nas jest to trochę niezrozumiałe, że ktoś no robi deala przy okazji tego wszystkiego. Z drugiej strony trochę by to wyglądało jak na zmowę cen, bo u wszystkich jest podobnie, a negocjacje tak na dobrą sprawę gdzieś pozostają gdzieś z daleka, no bo wszyscy mówią, jak nie kupisz teraz, to nie dostaniesz w ogóle tej stali, nie? I to jest bardzo fajny punkt podniesiony, dlatego że ja zadam pytanie takie, a rozmawiałem z wieloma ludźmi i to nie z wielkich firm, a z takich mniejszych, powiedzmy średnich, misiów, jak to się nazywa, małe i średnie firmy. W jaki sposób z tymi dostawcami tej stali, czy dystrybutorami, w jaki sposób macie ustawioną na przykład politykę zakupów, czy warunki, na których współpracujecie? I w wielu przypadkach jest tak, że po prostu tego nie ma, dlatego że tej świadomości nie ma. To znaczy każdy mówi tak, ja i tak nie mogę nic z tym zrobić, no po prostu tak musimy pracować. Ale gdybyś na przykład się z takim dostawcą, oczywiście nie mówimy tutaj o firmie, która tam jest po prostu jakieś marginalne ilości, minimalne kupuje, bo tutaj tej siły nie ma, ale mówimy o takiej przeciętnej firmie, która trochę tej stali bierze, która trochę tego udziału w obrocie z takim dystrybutorem ma. Ja zawsze zalecam, żeby spróbować się dowiedzieć, w jaki sposób i co wpływa na ceny tej stali poza tym pośrednikiem. W jaki sposób oni z hutami na przykład rozmawiają, w jaki sposób się zabezpieczają, czy wiedzą na przykład, czy huty się zabezpieczają na rynku kontraktów terminowych przed wzrostami cen na przykład koksu, albo cen rudy żelaza, albo złomu, bo duże huty to robią. Natomiast my nie mamy świadomości w ogóle, żeby o takie rzeczy pytać. I czasami może się zdarzyć tak, że niestety rynek sobie, dystrybutor sobie, ale często jest to spowodowane tym, że w ogóle nie ma świadomości, żeby w taki sposób zacząć rozmawiać, bo po to czas, albo po co tam grzebać, a ten dystrybutor mówi, a dajcie wy mi święty spokój, bierzecie albo nie. Więc w takich momentach na rynku jak teraz rzeczywiście masz rację, jest to bardzo trudne i często nawet mając, słuchajcie, kontrakty, niestety trzeba po prostu się działa tak, żeby przeżyć, natomiast w momentach ciszy powinniśmy się zastanowić, co się w tym łańcuchu dostaw dzieje, gdzie są te koszty i ja zawsze mówię jedną rzecz. My jako kupcy mamy bardzo ważne jedno zadanie, bo rynek to jest gra o sumie zerowej. Jeżeli my zapłacimy pieniądze komuś, to te pieniądze, na przykład jako podwyżkę, to te pieniądze gdzieś w końcu u kogoś wylądują. I naszym zadaniem jest to, żeby zrozumieć, gdzie te pieniądze ostatecznie lądują. Jeżeli tak podejdziemy, to zaczniemy w ogóle w inny sposób myśleć nad ryzykami i nad ustaleniami komercyjnymi w całym łańcuchu dostaw. Później, czy to będzie można przełożyć na jakieś kontrakty, które mają sens, czy będzie można z tym coś zrobić, to jest inna w ogóle już dyskusja, natomiast często tej świadomości brakuje. Ja to zaobserwowałem, więc tak bym tutaj odpowiedział wstępnie na twoje pytanie albo na komentarz twój. Ja bym chciała też dodać, że wiecie, tak z mojego doświadczenia, często jak wchodzę do firm, to widzę, że ci dostawcy są, ale oni w ogóle nie są przygotowani na ten poziom zarządzania zakupami, że my często myślimy, że mamy te zakupy strategiczne, a my tak naprawdę mamy operację, tak, która pyta o cenę. I dostawca, który jest wychowany jakby w ten sposób, tak, że on nigdy nie pokazywał, więc to, co Jaromir mówił, on się nigdy nie musiał zastanawiać, a więc wiecie, no gro firm kalkuluje cenę na takiej zasadzie, okej, no to teraz kilogram kosztuje tam 5 zł, no to 5 zł za transport, no i dorzucimy jeszcze tam 4 zł. Tak? I teraz taki dostawca nie ma żadnej jakby motywacji w tym, żeby być transparentnym i bardzo często w takiej sytuacji trzeba sobie zaplanować,
rekonstrukcję bazy dostawców i ten proces jakby szukania nowego dostawcy, zacząć od RFI-a. Ja na przykład dostawców pytam, jaką oni mają politykę w zakresie zmiany cen. Jak to się u nich odbywa, zanim zacznę z nimi współpracę, bo ja chcę wiedzieć, czy oni w ogóle o tym myślą i czy mają taką politykę, czy mają w ogóle taką świadomość, no bo pandemia trochę osłabiła ten brak naszego zarządzania strategicznego, tego, wiecie, my po prostu lecimy za tym pożarem, nie? A zakupy strategiczne zajmują strasznie dużo czasu i często się okazuje, że nie da się zrobić strategii na tej bazie dostawców, która jest, bo ta baza dostawców nie jest świadoma pewnych rzeczy, nie chce być transparentna, nie chce pokazywać, sama nie do końca wie, jak coś zostało skalkulowane, tak? I dodaje tak po prostu z czapy te jakieś marże, nie? Irek? No tak właśnie, bo tak mi się tutaj taki nasuwa jedno takie jakby dywagacji, którą zresztą tak, raz, że Jaromir powiedział o tym, o tej korelacji tego polipropylenu. Janusz Kaźmirowski, którego też pozdrawiam serdecznie, powiedział właśnie o tych firmach dużych, które tam grają na spadki lub wzrosty. No i takie właśnie mam jakby swoje spostrzeżenie, że czy to nie jest tak, że czasem te firmy duże to świadomie, powiedzmy, na linii już handlowiec, zakupowiec, to powiedzmy wypuszczają w rynek takie osoby, które praktycznie no jakby nie mają tej, powiedzmy, wiedzy i świadomości, powiedzmy, żeby to takie informacje tutaj wykładamy, przekazać, żeby czasem nie doszło do, powiedzmy, no takiego wejścia, wiadomo, jak w przypadku stali w koks, tam rudę i tak dalej, na ten, albo w przypadku plastiku, w ropę naftową i tak dalej, no nie właśnie na ten, bo tak jakby też ja robię, mówisz, że spotykałeś się z kilkunastoma osobami i właśnie tak teraz sobie tam przypominam, że zazwyczaj to chyba może jest, może nie ma, kiedyś to zresztą, żeby gdzieś tą stal sprzedać w dużych ilościach, to zazwyczaj przychodziły dziewczyny z krótkimi spódniczkami na ten, no i tak właśnie nie wiem, czy to nie jest jakby takie też i celowe zabiegi tych dużych firm, tak, na tym, tych ogólnie tych hurtowni stalowych, nawet co Jan wspomniał. Przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli nie ma odpowiedniego poziomu kompetencji i zakupy działają na zasadzie, no dobra, no trudno, no taki jest rynek, tak zawsze kupowaliśmy i będziemy kupować, może tam jak jest pan, to na nim zrobi dziewczyna z krótką spódniczką, jak jest pani, to na niej zrobi wrażenie pan w krawacie, który przyjdzie z winkiem jeszcze i tak dalej. To, co my próbujemy tutaj wyłuskać i unaocznić, jest to, że mając pewien rodzaj kompetencji, my naprawdę zaczynamy rozumieć i dłubać w tym, co się dzieje właśnie nie tylko u tego dystrybutora, ale dalej. I teraz w zależności od skali oczywiście, od zasobów, które mamy w kompetencji, kwestia jest taka, albo dojdziemy do momentu, w którym rozumiemy całkowicie łańcuch dostaw, łącznie z tym, jak się zabezpieczają huty, bo one to robią, albo będziemy cały czas na takim poziomie, że jest dystrybutor, pani w krótkiej spódnicy albo pan w krawacie i bierzemy, no bo trzeba, nie? Bo taki jest rynek. Można naprawdę bardzo dużo zrobić. Nie zawsze, oczywiście, to nie jest tak, że wiecie, że tu piękne, kolorowe wykresy mamy i już jesteśmy bogami, po prostu panami świata. Nie, nie, to nie o to chodzi, bo różne rzeczy się dzieją. Chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, nie? I chodzi o to, żeby też umieć dotrzeć do darmowych danych, darmowych serwisów, które umożliwiają w bardzo prosty sposób darmową analizę, którą można wykonać tak naprawdę samodzielnie. Zobacz, Irek, się pytałeś o tą rudę żelaza, spójrz. Na tej stronie bar chart wpisujesz w to okno tej Iron i zobacz. Masz tutaj na amerykańskiej giełdzie, czyli to jest jedna z większych giełd, masz, zobacz, rudę żelaza. Może ja to tutaj zrobię. Będzie łatwiej. Tu ją sobie wpisujesz i natychmiast masz po prostu pełen wykres, nie? Nie będziemy na maksa.
Zobaczymy, czy dobry. Widzisz? Spójrz, co masz. Za dwoma kliknięciami masz pełną historię. Widzisz, co się dzieje. Zobaczcie, co się stało z rudą żelaza. I wiedząc na przykład, że huta ma, nie wiem tam ile, że strzelam teraz, okay, że 20-30% jej kosztów to jest ruda żelaza, no przecież ci zakup, te zakupy w tej hucie, przecież oni to widzą. Oni to monitorują. Także tutaj bardzo namawiam na to, żeby właśnie się troszeczkę zwrócić uwagę na tą edukację właśnie tych kadr zakupowych u siebie pod kątem właśnie takiego bardziej holistycznego spojrzenia, nie już na całą gospodarkę, rynek, ale nawet na wybrany segment typu stal może albo tak, albo tam nie wiem, inne rzeczy. Ewka ma jeszcze pytanie. Cześć, witam wszystkich. Hej. Co do zmowy hutowników, tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Uważam, że w ogóle my jako klienci powinniśmy też zrobić zmowę. Ale słuchajcie, przecież my tu mamy 20 różnych firm. Jakbyśmy zrobili sobie grupę zakupową. No 20 nie, bo trochę jest od nas z Metalfaktu. Ale słuchajcie, jakbyśmy zrobili grupę zakupową, przecież można by to puścić zapytaniem przez akademię. Oni nie muszą wiedzieć, kto jest jakby końcowym klientem, tak? Ale zbieramy spend, tak? I jest inaczej, jak negocjujesz 5 milionów, a inaczej, jak negocjujesz 50 milionów. Przecież ja wam powiem, ja kiedyś byłam na szkoleniu w ABB w Krakowie. Mieliśmy takie ćwiczenie negocjacyjne. Były generalnie dwie drużyny, drużyna dostawców, drużyna kupców i to była pierwsza firma, która wpadła na to na szkoleniu, żeby się połączyć jakby kupcami, stworzyć jedną grupę i z pozycji grupy zacząć negocjować, więc ja myślę, że to jest w ogóle super, ale Ewka, przepraszam, bo ci przerwałam. To nic, powiedziałaś wszystko, o co mi chodziło, ale jeszcze takie jedno pytanie. Jaromir, spadek tych surowców, powiedz mi, kiedy tak mniej więcej, w jakim okresie czasu odbija się potem na, może się odbić na cenie stali? Zazwyczaj ta inercja w łańcuchu dostaw to jest około 2 do 3 miesięcy. Także widziałaś, zobaczcie, że te spadki na cenie stali, ja tutaj może cofnę się troszeczkę w tył. Okej, tutaj. I w ogóle pousuwam. Zobaczcie, te spadki na cenie stali, one nie są jakieś, wiecie, drastyczne. To jest, spadliśmy raptem tam z 750 tutaj na powiedzmy 680, teraz tam 650, czyli to jest około tam powiedzmy 10-15%. Ja myślę, że to się będzie pogłębiało. Tak widzę ten rynek i myślę, że to się będzie wszystko dokonywało w przeciągu powiedzmy no do 9 miesięcy od teraz. Taki okres czasu bym tutaj przewidywał, ale wiecie, rzucanie tych takich 100% to na pewno będzie już tam pierwszy kwartał, to się nie podejmuje, bo niestety czasu nikt nie jest w stanie ocenić. Widać trend, widać, że się normalizuje powoli, to wszystko zaczyna tam jakoś się normalizować, więc to jest już bardzo, bardzo pozytywny sygnał. Ja jestem ciekawa, mój dostawca, jak tak wchodzisz na negocjacje, rozmawiać, a on mówi, wszystko w ogóle wzrasta, ropa wzrosła, stal wzrosła, wszystko rośnie. Tak siedzisz i po prostu z takim stoickim spokojem, ale tutaj proszę, ale tutaj nic nie wzrasta. A skąd pan wie, że wzrasta? No to jest właśnie takie clue, nie? Bo tak. My się uczymy negocjacji, my się uczymy jakby technik. One są, słuchajcie, ważne, tak? Ale w strategicznych zakupach tak naprawdę jest bardzo mało negocjacji, a bardzo dużo jest właśnie tej merytoryki, opierania się na faktach, tak, i znajdywania partnerów biznesowych, którzy są kompetentni, którzy są po prostu kompetentni. Jak najbardziej. Zgadzam się. Słuchajcie, mamy nowych ludzi tutaj. Więc chciałbym taką, bo chciałbym też tą świadomość bardziej też finansową tutaj budować u ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić czas, bo to są nasze finanse, nasze ciężko zarobione pieniądze, wiecie, w pracy spędzamy bardzo dużo czasu, pracujemy na te cyferki i widzieliście na samym początku, co się dzieje.
do dróg, po prostu tego pieniądza, to jest jak, tak jak w Polsce za komuny, po prostu jest ładowany na maksa, nie? To jest, tam nie ma pilota, podejrzewam. I jeżeli macie jakąś gotówkę, to pamiętajcie o tej regulacji przymusowej, regulacja, która się nazywa przymusowa restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja. To jest regulacja, która została po 2008 roku, po tym wielkim kryzysie finansowym wprowadzona. Polska została do niej zmuszona bardzo mocno i każdy bank może skonfiskować część twoich oszczędności. Nie? Jeżeli macie depozyt w banku, to pamiętajcie, to nie są wasze pieniądze, to jest własność banku w momencie, kiedy to wpłacacie. I jeżeli się okaże, że na przykład będzie kryzys finansowy związany właśnie z zadłużeniem, Evergrande w Chinach, głośna sprawa, może być bardzo dobrym przykładem tego, co zadłużenie powoduje, to taki bank może ogłosić właśnie, poddać się temu procesowi tutaj przymusowej restrukturyzacji i wtedy dostaniecie akcje, obligacje takiego banku w najlepszym, wiecie, w najlepszym scenariuszu. Oczywiście na teraz to jest powyżej 100 tysięcy euro, ale zmienić ten pułap, to myślę, że nie byłoby problemu. Zostało to na Cyprze już zrobione w 2013 i to jest w 100% legalne, także pamiętajcie, że pieniądze, które macie w banku, generalnie gotówkę, trzymanie gotówki w takich tradycyjnej formie, no trzeba się liczyć z tym ryzykiem, nie? Także tutaj takiej tytułem troszeczkę takiego uświadomienia też w kwestii finansów osobistych. I chciałbym zakończyć, słuchajcie, na tematem kontenerów, co się dzieje i tutaj mam dwa slajdy. I tutaj no raczej tego pozytywnie nie widzę na razie. Dlaczego? Dlatego tutaj macie trzy takie duże liczby. Pierwsza to jest ogólna liczba, taka średnia liczba kontenerów, które są w ogóle w ruchu na morzu. 25 milionów kontenerów. Tutaj 12, prawie 13 dni musi przeciętny statek, statek, kontenerowiec czekać, zanim w ogóle zostanie rozładowany albo załadowany. Wcześniej to było około 8 dni w kwietniu, także tutaj też nie mamy dobrego trendu. No i cena w związku z tym, co się dzieje, i tutaj macie, zauważcie, jakie jest bardzo duże zakorkowanie tych głównych portów. Mamy Szanghaj, czyli Chiny, zobaczcie. Congestion jest 45%, czyli 45% statków kontenerowców, które tam przypływają, musi czekać. Słuchajcie, 73 statki, zauważcie, muszą czekać na rozładowanie i to właśnie jest tam powiedzmy 12, może nawet więcej dni. Hongkong, zobaczcie, 54% przypływających statków. No nie wygląda to dobrze. W związku z tym ja uważam, że na transporcie morskim niestety tutaj jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać na stabilizację, natomiast pozytywną jaskółką, to ty, Irek, pewnie będziesz pamiętał, bo ci o tym pisałem wcześniej, jest to, że jedna z największych firm w Europie tutaj, to jest CMA CGM, to było we wrześniu, podjęła decyzję o tym, że będą zamrażali stawki niezależnie od warunków na rynku i chcą to zrobić aż do lutego w przyszłym roku. Ma to trochę ustabilizować ten rynek, bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Po prostu te firmy kroją klientów i mają olbrzymie marże. Coś na kształt tych firm stalowych, o których mówiliśmy. I zaczęło się temu przyglądać w Stanach Zjednoczonych, taka specjalna komisja powstała, ona zaczęła się przyglądać i naciskać na te firmy, żeby po prostu przestały takie nieuczciwe praktyki stosować i tutaj to jest ukłon ze strony tej CMA, CGM w stronę właśnie klienta, ale też myślę, że te firmy zaczynają rozumieć, że to się wcześniej czy później skończy i wtedy bardzo dobry kontakt z klientem, pomoc w tym ciężkim okresie na pewno zapłaci długoterminowo. Także tutaj tyle, tych kilka zdań, kilkanaście zdań na temat tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o transport morski. Także tutaj jeszcze myślę, prawdopodobnie będziemy trochę się zmagać z sytuacją. No dobra, to tyle z mojej strony. Ja mam jeszcze tylko pytanie, Jaromir, do ciebie w kontekście tego dzisiejszego webinaru i szkolenia, które będziesz prowadził w listopadzie. Czego się mogą potencjalni uczestnicy spodziewać po tym szkoleniu?
Myślę już też, że też byłabyś w stanie opisać mniej więcej, to nawet z perspektywy takiego obserwatora, bo uczestniczyłaś w nim. To znaczy tak, ja bardzo ja zauważyłem bardzo dużą lukę, jeżeli chodzi o kompetencje twarde. Typowa ścieżka szkoleniowa dla takiego kupca czy handlowca to jest to, że on wpada do firmy, jest wysyłany na negocjacje, jakieś tam zarządzanie dostawcą i generalnie radź sobie, chłopie czy dziewczyno. Jak ma obok siebie kogoś fajnego z kompetencjami, to się nauczy. Jak nie, no to niestety testuje i się uczy na własnych błędach i kosztuje to po prostu firmę. I ja, słuchajcie, w związku z tym, że ta pasja u mnie się zrodziła inwestycyjna, ale też długo, tak, gdzieś 2 dekady pracuję już w zakupach, to zauważyłem, że i kupcy, i handlowcy mają po prostu tak ogromny deficyt tej wiedzy twardej, związanej z kontraktami, związanej z tego, gdzie zajrzeć, jak w ogóle analizować rynek, że często podejmują decyzje po prostu pod wpływem emocji. Teraz na rynku mieliśmy taki czas, gdzie tylko emocje grały rolę. I myślę, że to szkolenie, czy warsztat, to ono daje tak, pogląd na mechanikę rynków, czyli wytłumaczenie, dlaczego one tak działają, jak działają. Potem, jak dobrze skalkulować, czy ocenić, czy oferta na takie typowe komponenty mechaniczne, bardziej, mniej skomplikowane, czy ona jest w ogóle dobrze skalkulowana i czy ma sens w ogóle cena, bo tego często też nie wiemy, jak to sprawdzić. Często to jest tak, że benchmark robimy, tu oferta, dobra, ten tańszy bierzemy. Jak podejść do kwestii właśnie odczytywania rynku, jak interpretować te rynki, no i później przekucie tego w jakieś dobre takie praktyki kontraktowe, no i symulacji, bardzo dużo praktyki, nie? To jest warsztat, tam naprawdę no, jest to bardzo praktyczne, także myślę, że tyle bym tutaj miał od siebie i nie wiem, Julia, czy może jest coś, co na tobie zrobiło wrażenie albo co jest ważne z twojej perspektywy, żeby o tym opowiedzieć. Wiesz co, no ja też mam takie strategiczne podejście do zakupów jak ty, więc po prostu w tych wszystkich rzeczach jestem zbieżna, tak? Dla mnie w dzisiejszych czasach, w czasach COVID-a, gdzie te umiejętności negocjacyjne i to, czego się uczyliśmy na szkoleniach, to się już, słuchajcie, w ogóle nie sprawdza, nie? Jak ja jeszcze czasami gdzieś tam migają programy z negocjacji na zasadzie wyciskanie cytryny, jak wygrać z Goliatem, tak, manipulacje i tak dalej, to już jest po prostu. To nie jest odpowiedź na bieżące czasy. No dzisiaj faktycznie potrzeba tych kompetencji twardych, tego, że przychodzi do mnie dostawca i mówi, muszę ci podnieść cenę, bo wzrosły ceny, bo wzrosła cena pracy. Ja mówię, tak, sprawdzam. I ja po prostu po tym szkoleniu, jako kupiec, tak, mam taką wiedzę, gdzie co sprawdzić, gdzie te narzędzia są darmowe, nie trzeba płacić wielu tysięcy dolarów, bo one są dostępne, więc jeżeli ktoś tak strategicznie podchodzi do zakupów i szuka czegoś naprawdę niepowtarzalnego na rynku, to bardzo serdecznie zapraszam na szkolenie Jaromira w Akademii Kupca, czyli Mechanizmy Rynków Surowcowo-Walutowych. To jest dwudniowe szkolenie, które odbywa się w czterogwiazdkowym hotelu Nowotel we Wrocławiu między 10 a 16. Przez 2 dni. Wszystkie informacje zawsze znajdziecie na stronie Akademia Kupca. Teraz mamy w listopadzie, 24-25 listopad. Kolejne szkolenie będzie już w 2022, marzec. Już połowa terminu jest sprzedana, więc zachęcam do tego, żeby nie zwlekać, bo na pewno są to unikatowe kompetencje. Zresztą też tutaj są osoby, które były. Na przykład Irek był, to może też się wypowiedzieć, jak z jego perspektywy to on wyniósł. Asia też była na tym szkoleniu. Także może nie będę sama zachwalać, a poproszę, żeby się wypowiedzieli uczestnicy. Irek, miałbyś ochotę? Podzielić się wrażeniami. Tak, bo właśnie to miałem między innymi takie pytanko, tak właśnie nie wiem, czy to nie było tak celowe przeprowadzenie tego 1,5-godzinnego webinaru, że nic Jaromir nie wspomniał na temat Fibonacciego i tak się zastanawiam, czy to jest trzymane takie, wiesz, bo to też takie było fajne akurat gdzieś, no nie wiem jak to nazwać, narzędzie do oceny na tym i to właśnie też troszkę dało taką też świadomość, gdzieś tam może bardziej taką w zrozumieniu tych, powiedzmy, rynków, tak, na tym, no nie, a jako ze swojej strony, jak mam coś dodać, no to ja polecam takie jakby praktyki, szkolenia z tymi warsztatami,
I powiem tak, jeżeli zostanie program jakoś zmieniony, to nie ukrywam, że mógłbym znowu pojechać, bo jeżeli to będzie... Słuchaj, w przyszłym roku będzie jeden dodatkowy dzień samych narzędzi. To już będzie taka rzeźnia, tak? Więc to trzeba się psychicznie nastawić, ale tak, no będziemy rozszerzać ten program, bo tam jest naprawdę niesamowity potencjał, a nie są to jakieś bardzo trudne tematy, więc na pewno tak. Ja na koniec tylko zapytam, czy macie Państwo, czy macie, moi drodzy, jakieś pytania do Jaromira? Ja to mam. Jeszcze jakby pod kątem tego mięcha, który chcesz przeprowadzić w następnym roku, no nie? Czy tak jakby z pozycji, Jaromir, uważasz jakby, no mojej tam, co byłem zagatą wtedy, no nie? To czy jeszcze powinniśmy raz przejść jakby takie, no, listopadowe spotkanie, które będzie niedługo, żeby się do tego mięcha przygotować, no nie? Czy tak jakby, no wiesz, bo czasami to jakby można trochę... na głęboką wodę wskoczyć bez jakichś takich, wiesz, informacji na tym, no jakby jak twoje zdanie, w sensie, czy to, wiesz, żeby tam, nie chodzi mi, że to naciąganie, czy nie naciąganie tam na te, powiedzmy, szkolenie, tylko jak ty sądzisz, że na przykład osoby, które już były, to jeszcze raz dobrze byłoby, żeby były, żeby powiedzmy ten mięcho później zrozumieć, kurczę, tak swoimi słowami. Wiesz co, to wszystko zależy od tego, co czujesz, no ja, jeżeli czujesz, że chciałbyś jeszcze coś powtórzyć, to pewnie, że tak. Wiesz, no nie wiem, co ci odpowiedzieć, no tutaj troszeczkę mnie zaskoczyłeś pytaniem, także ja zapraszam oczywiście, natomiast wszystko zależy od tego, co ty czujesz, że będzie wartością dla ciebie, nie, jeżeli chcesz poświęcić te dwa dni, także trochę być może niekonkretnie odpowiedziałem, ale to jest jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć. Ja ci powiem tak, Jaromir, ty się nie nadajesz do sprzedaży. No, nie, nieprawda, tak. Właśnie to ten, ja co czuję, właśnie nie, to jest dobre pytanie. To jest dobre właśnie, pytanie. Właśnie Irek, chodzi o to, wiesz, jak ty się czujesz, bo czasami, ja wam powiem tak, no temat tego szkolenia, tak, dla mnie to jest taki temat do odświeżenia po kwartale, jak się z tym po prostu trochę prześpisz i ochłoniesz i jakby popatrzysz, jak z tymi danymi możesz pracować, tak? Bo w tym roku, no ostatnie szkolenie jest w listopadzie, maksymalnie 12 osób, a w przyszłym roku, nie wiem, czy te osoby, które były na szkoleniu, pamiętam, tam był taki jeden slajd po prostu ze stronami i z narzędziami. Tam było chyba 16 tych narzędzi, tak? Jaromir po prostu pokazał 2 minuty ten slajd, powiedział, słuchajcie, tu wszystko możecie sprawdzić. I poszedł dalej. A ja mówię, kurczę, nauczmy tych ludzi sprawdzać, tak? Krok po kroku, więc no na pewno będzie to pogłębione, tak, ale nie będziesz, powiem tak, nie będziesz musiał mieć pierwszej części, żeby mieć drugą, a nie drugiej części, żeby mieć pierwszą. A jeżeli dzisiaj czujesz pewien niedosyt, czujesz taką potrzebę, żeby sobie coś odświeżyć, bo w międzyczasie nabyłeś jakąś wiedzę i czujesz potrzebę jakiejś konfrontacji, no to jasne, jak najbardziej, no zapraszamy, tak. Znaczy ja to, co czuję, to chyba Jaromir to chyba zobaczył chyba od razu po powrocie, tak? Bo jak tam gdzieś od razu zacząłem sypać tymi pytaniami, to no to gdzieś tam te flow jakby zaczęło, wiesz, gdzieś tam iść, tylko że czasami człowiek, no jakby, wiesz, nie siedząc w tym tak jak ty, no to, wiesz, no ciężko po kilku dniach znowu, wiesz, na tym. A z drugiej strony, tak jak Julia mówi, że nie nadaje się do sprzedaży, a ona mi ostatnio mówiła, że ona też nie lubi sprzedawać, ale tutaj to się w ogóle inne kompetencje uruchamiają, aż nie poznaję. Bo my robimy marketing, a nie sprzedaż, słuchaj. A, no to chyba, że, no ale to samo. Musi być cyfra na koniec i zgadzać. Tak. No dobrze, słuchajcie. Z mojej strony to było wszystko. Mam nadzieję, że okazało się to spotkanie wartościowe. Jeżeli będą jakieś pytania, właśnie, czekaj, zaraz, tutaj jest kontakt do mnie, ale... Oj, co ja tutaj zrobiłem? O, to jest kontakt do mnie, ale oczywiście przez Julię polecam to robić, tak żeby ten kontakt był jakiś skoncentrowany. Bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że było ciekawie, że się trochę dowiedzieliście, że wlałem troszeczkę optymizmu w serca nasze kupieckie i handlowe, także bardzo dziękuję. Ja dziękuję również wszystkim uczestnikom, przede wszystkim tobie, Jaromir, za te 2 godziny naprawdę merytorycznej, bardzo fajnej prelekcji. Także dzięki bardzo, słuchajcie.
Widzimy się wkrótce. Wszystkie wydarzenia Akademii Kupca są dostępne na stronie Akademia Kupca, także zachęcam do zapisów i życzę Wam miłego wieczoru. Dzięki bardzo. Miłego wieczoru. Na razie, trzymajcie się wszyscy. Dobrego. Hej.